Czy zastanawialiście się kiedyś, co trzeba umieć, żeby zrobić dobrą stronę internetową? Może to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. W dzisiejszym dekompresorze zastanowimy się dokładnie nad tym, więc zapraszam na ten odcinek. Dekompresor. Dekompresor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe. Witajcie, 22 dekompresor. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który tak na chłopski rozum podobno dałoby się załatwić, ale nie zawsze chłopski rozum jest tym, którego powinniśmy słuchać i który powinniśmy brać pod uwagę. Więc mam do pomocy Kaję, która będzie mi pomagała właśnie zastanowić się przede wszystkim nad tym, czy strony internetowe w dzisiejszych czasach, czyli w roku 2013, jest prosto robić. Także witaj w odcinku. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, publiczności. Więc Kaja ma przygotowane newsy. Zacznijmy może od newsów. Chciałam zaprosić was raczej nie do newsów, tylko do przeczytania dłuższych kawałków na tematy, które dotyczą nas tak naprawdę i będą dotyczyć dalej, dopóki siedzimy w internecie. Więc po pierwsze, poproszę się na ekran. Internet Association to jest organizacja zajmująca się regulacjami prawnymi dotyczącymi internetu, mówiąc bardzo ogólnie. Zrobiła nową stronę, która wygląda tak i można na niej, w odróżnieniu od wszystkich poprzednich inicjatyw tego rodzaju, zostawiać komentarze dotyczące ustaw proponowanych przez regulatorów prawnych, głównie w Ameryce, bo to jest w ogóle organizacja zrzeszająca raczej firmy amerykańskie, no bo wiadomo, tam siedzą największe firmy. Pierwszy raz się okazuje, że można mieć realny wpływ na to, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Tak to jest. Czyli internet. Tak jest. I nie trzeba być obywatelem amerykańskim. Bardzo dobrze. Mhm. Następna wiadomość to jest artykuł do przeczytania na Guardianie, na temat tego, jak muzycy zarabiają pieniądze w dzisiejszych czasach, skoro ich utwory są streamowane na Spotify'u i na tych wszystkich innych serwisach, jak można ich teledyski oglądać na YouTubie i tak dalej. Bardzo ciekawy jest dużo o tym. Jest dużo materiałów o tym, ile pieniędzy na przykład zarabiają w konkretnych mediach, ile w radiu, ile w internecie. Nie będę mówić więcej, przeczytajcie sobie. Następny, ostatni już, bardzo ciekawy artykuł o tym, co się stanie, jeżeli Enigmę, znaną maszynę szyfrującą z II wojny światowej, zrobimy w wersji kwantowej. Jakie będą tego konsekwencje? Czy będzie można złamać szyfr, czy nie? Podpowiem, że nie, ale dlaczego? Przeczytajcie sobie w artykule. To co, to może weźmy się wreszcie za strony internetowe. Wspomniałem na początku, że to jest taki chłopski rozum, bo to nie jest takie proste, że strony internetowe to nie jest tylko ta wydmuszka, która jest dookoła, czyli jakiś tam HTML, CSS i to wszystko, co z grubsza na pierwszy rzut oka wygląda jak strona internetowa, że tam jest dużo głębiej, dużo ciekawiej i że przede wszystkim to bardzo szybko ewoluuje. Może zacznijmy. Ja mogę o tej ewolucji parę słów, bo jeszcze pamiętam czasy, kiedy był HTML 3.2, to początek lat 90. wydaje mi się, kiedy strony były, no były brzydkie, przynajmniej jak na nasze dzisiejsze standardy, ale umówmy się, nie za specjalnie inaczej można było je zrobić, ze względu na narzędzia, które wtedy mieliśmy. Teraz mamy o niebo więcej narzędzi. Gigantyczne możliwości po prostu, nawet się nie trzeba na tym aż tak bardzo znać, żeby wiedzieć, jak użyć niektórych już gotowych rzeczy. Będziemy o tym rozmawiać później. W każdym razie, w dużym uproszczeniu, dawno temu, jak człowiek pisał stronę internetową, to w kodzie było wszystko. Treść, to jak to ma wyglądać, to były gigantyczne pliki tak naprawdę, a internet wtedy, umówmy się, był słabiuteńki w porównaniu z dzisiejszym, więc jak nam się ładowały różne rzeczy godzinami, no to wiadomo, o co chodzi. Ja pamiętam taki moment, kiedy wyewoluowało takie słowo Web 2.0, to było gdzieś około 2000 chyba 6 czy 9 może roku, może trochę wcześniej. Około 2006 to się zaczęło bardzo lansować, bo to tak naprawdę samo określenie zostało wymyślone już pod koniec lat 90., znaczy tak, pod koniec zeszłego wieku tak naprawdę. I to miała być taka rewolucja, która miała spowodować, że strony internetowe, w ogóle internet miał być czytany też przez urządzenia, że to do tej pory
przed Web 2.0 strony internetowe były przeznaczone dla ludzi, czyli wystarczyło, że człowiek był w stanie się zorientować w treści, czyli miała ładnie wyglądać i miała przekazywać treść. Nieważna była budowa, nieważne było to, czy kod jest na tyle zrozumiały i na tyle poukładany, tak to nazwę, teraz potem to rozwiniemy, by maszyny były w stanie zrozumieć treść. Nie miało to wtedy znaczenia i dopiero Web 2.0 i tak naprawdę Web 2.0, no to teraz to już będzie chyba 5 albo 6.0, ale w tamtych czasach to było coś, co miało taki powiew świeżości wnieść i przede wszystkim umożliwić na przykład lepsze działanie Google'a. Tak, to było kilka rzeczy naraz się zdarzyło, żeby to w ogóle było możliwe. Znaczy po pierwsze pojawiły się urządzenia mobilne, które miały pokazywać strony internetowe, bo kiedyś to człowiek miał ten monitor, jeszcze taki wielki i ciężki i to było tyle. To był w zasadzie jedyny sposób, żeby oglądać strony internetowe. Ewentualnie można było rzucać rzutnikiem. Ale potem się pojawiło coraz więcej urządzeń, monitory się zrobiły coraz bardziej skomplikowane, rozdzielczości były inne i to wszystko tak. Oni zaczęli o tym myśleć, wielcy oni. Wszystkie te organizacje, które są, umówmy się, to są pro bono, to są organizacje, które się po prostu zajmują standardami internetowymi. To nie jest korporacja, która to dyktuje. To przedstawiciele wielu korporacji wchodzą w skład takich organizacji. I oni pod koniec lat 90. zaczęli się zastanawiać, do czego to prowadzi, bo tak naprawdę do niczego. Powstały nowe specyfikacje HTML-a, powstał HTML 4.0, no już z pełną specyfikacją, czyli specyfikacja to po prostu wszystkie zasady, jakich trzeba przestrzegać, są spisane w jednym miejscu. Taka książka kucharska. Książka kucharska, tak, z wszystkimi składnikami. I oni wtedy oddzielili treść od wyglądu, w sensie kod strony. W jednym miejscu miał całą treść i to, co ma zostać wyświetlone, a w drugim miejscu jak to ma zostać wyświetlone. Właśnie wprowadzili też coś takiego jak semantyka kodu. To tak. Wcześniej było, powiedzmy... Wcześniej się używało po prostu, co człowiek znał i byle działało. Takim kardynalnym przykładem na to, że wszyscy robili, co im się podobało, co tak naprawdę było najwygodniejsze, to były tabelki. Strony internetowe składało się z tabelek, bo można każdą stronę można podzielić na takie prostokąciki. No to skoro tak, no to wystarczy ją tak pociąć, poukładać jak klocki od góry do dołu. Tabele było łatwiej kontrolować. Ona się zawsze wyświetlała tak samo. Dokładnie. Problem jest taki, że tabela czy jakiekolwiek nieodpowiednie używanie tagów HTML-a powoduje, że potem na przykład roboty indeksujące z wyszukiwarek czy jakieś inne logiki, które mieszkają teraz w internecie i pobierają dane sobie na lewo i prawo, nie są w stanie się zorientować, co czytają. One nie rozumieją treści, one rozumieją tylko strukturę treści. Jeżeli ta struktura jest nieodpowiednia, treści nie będą w stanie zindeksować w taki sposób, żeby potem z tego można było skorzystać. Tak jak zresztą wtedy, kiedy powstała ta specyfikacja 4.0, bardzo wielu webmasterów zaczęło chorować na chorobę, która się nazywa Divitis. Kiedyś wszyscy chorowali na tabelę, a potem nagle wszyscy chorowali na to, że absolutnie każda rzecz była w divie. Div to jest taki niewidoczny kontener, w którym można włożyć absolutnie wszystko, ale jak się zrobi ich 600 tysięcy na jednej stronie i wystarczy jednego nie domknąć, wszystko się sypie, no tragedia gotowa. Tak, i teraz z perspektywy czasu... Przepraszam, jeszcze jedna ważna rzecz się stała, o której chciałam koniecznie powiedzieć, to znaczy z tą rewolucją Web 2.0, ona przyszła akurat wtedy, kiedy producenci przeglądarek przestali się bić o dominację na rynku i przestali wprowadzać swoje zupełnie prywatne standardy, tak przez nich wymyślone. Wszystko zaczęło mieć szansę wyglądać podobnie wszędzie. Moment, w którym Internet Explorer przestał dominować i te przeglądarki, które były rozwijane przez ludzi, którzy tak naprawdę używali internetu, no nie czarujmy się, to Mozilla czy Chrome to są przeglądarki, na które bardzo duży wpływ mają ci, którzy ich potem używają. Tak? I to nie jest tak, że korporacja dyktuje standard. Standard powstaje w boju. I dzięki temu te przeglądarki odbierając rynek Internet Explorerowi, wymusiły pewne zmiany. Dzięki tym zmianom teraz obserwujemy to, co jest w 2013 roku ładowane do praktycznie każdej przeglądarki, czyli zupełnie inne strony. Jeszcze 5 lat temu nawet byśmy sobie nie marzyli, że będzie tak jak dzisiaj. Poza tym teraz te specyfikacje dotyczące tego, jak ma się zachowywać przeglądarka, też są dużo jasne, więc producenci mają dużo większą łatwość w produkowaniu czegoś, co się będzie z tym zgadzać. Cóż, zacznijmy może od trendów, które obowiązują w roku bieżącym. Zacznijmy od czego? Od responsive layout może, bo to jest ostatnio bardzo modne słowo, klucz, które ma otwierać drogę do urządzeń innych niż komputer, tak? Tak, kiedyś była moda na to, że najpierw layouty były sztywne i to nie było dobre ze względu na to, że już była różnorodność urządzeń, na których można było oglądać strony. Więc zaczęli robić takie layouty
fluid, które tam pływały, mhm. na przykład dostosowywały się do wielkości okna przeglądarki. No i to tak naprawdę jest krok dalej, tak? O co chodzi? Mamy różne przeglądarki na różnych urządzeniach. Te urządzenia mają różną wielkość ekranu i jedna strona internetowa na pewno nie nadaje się do wszystkiego. Skrajnym przypadkiem jest oczywiście telefon, ale pomiędzy nimi są też tablety różnej wielkości, nie wiem. Ludzie mają też najróżniejsze ustawienia w domu. Tak, tak, rozdzielczości ekranów są różne. Kiedyś się... chyba w zeszłym roku czytałam, że tam najpopularniejszą rozdzielczością monitora, na którym człowiek ogląda stronę, jest 1024x768. Mhm. To się oczywiście zmienia z każdym rokiem i tak dalej, ale potem się okazało, że to jest w ogóle nieprawda, bo ludzie mają, to rozpoznaje, jaką człowiek ma rozdzielczość, ale nie wie, jakiej wielkości ma okno, a ludzie mają przeróżne konstrukcje na biurkach. I bardzo się cieszę, że ktoś zaczął o tym myśleć. Zobaczcie, bo cały sens tego rozwiązania, tej idei responsive layout widać dopiero, kiedy zaczniemy zmniejszać okno. To jest zwykła strona. Na pierwszy rzut oka normalnie wygląda, ma jakieś bloki z jakąś treścią, jakąś stopkę, nic tutaj takiego niezwykłego nie ma. Zresztą tak na marginesie powiem, że to jest template, który można kupić na Team Forest, potem o tym będziemy rozmawiać. Ale... Zmniejsza co okno. Się będzie działo, kiedy zmniejszymy okno. Teraz mam jeszcze taką rozdzielczość, że to jest ciągle traktowane jako komputer, ale teraz suniemy troszeczkę w coraz mniej. Grafika się skaluje mniej, dość. Mniej. Grafika już się zaczyna, nie, jeszcze grafika się nie zmieniła. O, teraz jest pierwszy przeskok. Zmienił się układ strona, menu. Strona doszła do wniosku, że to jest już rozdzielczość, w której lepiej będzie wyglądał taki wygląd, taki układ. Mamy taką pierwszą jakby wersję tabletową. Grafika jest pomniejszona, może od góry. Zmienił się układ menu. Nadal jest używalny, nadal jest czytelny i wszystko widać. Dokładnie. Poniżej już jest zmniejszona grafika po to, żeby zmieściła się na mniejszym ekranie i te bloki tutaj z tymi elementami, które... Już są w dwóch kolumnach zamiast w czterech. Tak. I co będzie dalej? Może cofnę do góry. Zmniejszamy dalej. Wchodzimy na jakiś mniejszy tablet. Zaraz będziemy w komórce już. Jeszcze. O, już jesteśmy w komórce. Już jesteśmy w komórce. Gdzieś tu był jeszcze jeden tam. Nie było chyba. Jesteśmy i nagle jest układ jednokolumnowy. Co się zmieniło? Zmieniła się też typografia, czyli dobór wielkości fontów. Grafika się oczywiście jeszcze pomniejszyła. Menu się w ogóle schowało. Jak będziemy chcieli skorzystać, klikniemy. Dokładnie. A dotkniemy tak naprawdę. To jest bardzo fajne rozwiązanie, bo bardzo dużo telefonów, te przeglądarki z telefonów budują z tego taką własną listę rozwijaną. Ona wtedy jest wyświetlana na full screenie na telefonie i korzysta z któregoś ze sposobów wyświetlania takiej listy w ramach całego tego interfejsu telefonu. Więc to jest najwygodniejszy sposób. I mamy całe menu, ono jest tutaj teraz w takiej żywiastej strukturze ułożone. I dalej strona poukładała się tak, żeby dało się ją wygodnie używać na telefonie. Jeszcze niedawno, już tutaj więcej się nie zdarzy. Jeszcze niedawno pierwsze takie jaskółki tych zmian było widać w tym, że ludzie robili dwie różne strony internetowe. Jedna była dla właśnie tabletów. Wersja desktopowa i wersja mobilna, tak, można się przełączać nawet. I ta mobilna strona to najczęściej była zupełnie inna strona, która miała treść wyselekcjonowaną specjalnie pod to zastosowanie. Nie było tak łatwo zorientować się, co jest na stronie, w tej drugiej wersji. Strasznie denerwujące. Jeżeli ktokolwiek miał przyjemność korzystać na przykład z warszawskiej strony z komunikacją miejską z komórki, co często jest jedynym sposobem, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, jak się na przykład wsiada do metra, to użytkownik wersji mobilnej nie dowie się wiele. Co jeszcze chciałbym powiedzieć, o czym zapomnieliśmy na samym początku? Rozmawialiśmy przed odcinkiem o tym, jak to jest, że od bardzo dawna potrafimy budować domy, które da się przekazywać z rąk do rąk w czasie realizacji takiej inwestycji i zmieniają się inwestorzy, zmieniają się wykonawcy, a ten dom rośnie dalej. Tak jeszcze niedawno w świecie programowania, w świecie tworzenia rozwiązań informatycznych nie było. Bardzo trudno było przekazać sobie projekt z rąk do rąk. Większość to po prostu nie było dokumentacji. Dostawałeś tak, coś tak, po kimś tak. Na przykład i albo musiałeś to napisać od nowa, albo wgryzać się w cudze przyzwyczajenia, w cudze jakieś sztuczki, kruczki, nie wszyscy właśnie wszystko znają. Strony były takim już bardzo, bardzo jaskrawym przykładem tego, że w zasadzie nie da się tej pracy przekazać komuś innemu, bo ten ktoś będzie musiał spędzić x godzin na rozgryzaniu tego, co ta wcześniej
najważniejsza osoba zrobiła. Tak przecież nie jest w budownictwie. Różnica w budownictwie są jasne standardy, wiadomo, co trzeba zrobić. Zwykle na samym początku nawet pracy przecież nad budynkiem jest plan budowy. Tak? Wiadomo, w jakiej kolejności trzeba zrobić rzeczy, między innymi po to, żeby następna osoba się mogła zorientować. Czy jak robisz stronę internetową, to robisz sobie plan rzeczy, które musisz wykonać krok po kroku na wypadek, jakby, nie daj Boże, szlak cię trafił w połowie, ktoś to musiał skończyć po tobie. No właśnie, nie. Zależy od wielkości i zależy od firmy. To jest przecież firmy, taki tak? mały projekt. Jakby szukając analogii, że każdy lepi sobie w domu jakąś małą lepianeczkę, tylko zaczynamy pomału budować wreszcie te domy. Pojawiły się wreszcie materiały budowlane, pojawiły się różne rozwiązania. Gotowe plany budowy, z których możesz skorzystać. Z których możemy korzystać. Ja tu mam taki, myślę, że całkiem przyjemny przykład. To znaczy, jeżeli w ogóle przy projekcie strony ten pomysł, żeby oddzielić wygląd od treści, był znakomity, ponieważ dzięki temu, jeżeli struktura treści, tak jak rozmawialiśmy o tym, że teraz są te, i jak jest oddzielony wygląd od tego, no to umówmy się przez cały okres. Semantyka. Semantyka, tak, chodziło mi o semantykę kodu. Tak. Dziękuję. Dzięki temu jakby treść jakby generuje się sama, ktoś ją pisze, ktoś jej dostarcza i ona zawsze wpada sobie w tę samą strukturę. A na przykład wygląd można zmienić, trendy się zmieniają, mówiliśmy już o tym, jeszcze pewnie będziemy to pokazywać. I na przykład, jeżeli możemy pokazać mój pulpit, to jest strona, która powstała właśnie na samym początku powstania tego trendu, żeby to oddzielić. Ona się nazywa Zen Garden i to jest ta sama strona internetowa wszędzie. Zmieniamy tylko ten plik odpowiedzialny za wygląd, tylko CSS-a, nie zmieniamy treści ani trochę, niczego nie ruszamy i to jest ta sama strona, tylko z innym designem. I na przykład następny. To wszystko jest ciągle ta sama strona. Zmieniamy tylko jeden pliczek i jakąś grafikę, która jest podłączona przez ten pliczek. Może ta sama treść, bo strona, ta jak sama widać, treść. To już nie jest ta sama z wyglądu. Ten sam adres, ten sam kod, inaczej tylko sformatowany, prezentacja inaczej. Tak, podmieniamy tylko CSS-a, czyli plik z tym całym kodem odpowiedzialnym za wygląd i mamy absolutnie nowy produkt. Jeżeli chodzi o ten responsive design, to pierwszym z takich klocuszków, które warto by było wymienić, to jest Adapt.js, który może jeszcze o jednej rzeczy powiem. Cała ta zmiana jakby internetu jest wynikiem tego, że wcześniej pojawił się ruch open source. Prawdopodobnie gdyby tak nie było, to i internet nie rozwijałby się tak szybko i tak gwałtownie i tak dynamicznie. Coś takiego jak GitHub to jest taki skład materiałów budowlanych o w zasadzie no nieprzebranej ilości cegieł do wykorzystania w praktycznie dowolnym projekcie i będziemy pomału wymieniać te cegiełki. Tak, ja chciałabym, żebyśmy wymienili te wszystkie technologie, w których się robi strony internetowe, bo umówmy się, i ty i ja, jak robimy jakąś stronę internetową, bardzo rzadko piszemy ją od zera. Teraz po prostu wymyślamy sobie, co tam ma być, szukamy w internecie, ktoś to już napisał, jest to open source, można skorzystać. Tak. Właśnie pierwszy problem, responsive layout, już któryś tam raz z kolei wymieniany. Odpowiedź, Adapt.js albo coś podobnego. Nie musimy pisać całego tego bałaganu od zera. Wystarczy, że znajdziemy na przykład właśnie na GitHubie czy gdziekolwiek indziej coś, co ktoś inny już przetestował, dobrze zoptymalizował i działa we wszystkich przeglądarkach. Bo to jest też ważne, że mamy na rynku bardzo dużo różnych przeglądarek. I pisząc od zera zawsze jesteśmy skazani na testowanie przynajmniej w większości i to raz wydłuża czas, a po drugie sprawia nam bardzo duży ból głowy. Warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, co w budownictwie od 3000 lat jest już stosowane. Dalej, opowiadam. Dalej mamy, ja mam przynajmniej tutaj na liście coś takiego, co niedawno, to cały czas mówimy o trendach, które się ostatnio pojawiły. Coś takiego, co pewnie zauważyliście. Nagłówek strony, który zmienia się z takiego dużego w mniejszy, zostaje na miejscu i jest cały czas z nami, mimo tego, że scrollujemy stronę. Będę szukać. Spróbuj znaleźć jakiś przykład. Tutaj mamy do czynienia po prostu z trendem, który ktoś zapoczątkował, bardzo fajnie to wygląda, a przy okazji jest wygodne. Bo najczęściej w takim nagłówku znajduje się jakaś belka z wyszukiwarką, jakaś najgłówniejsza nawigacja na stronie, także to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby można było zrobić, budując nowoczesną stronę, pomyślmy o tym, czy czegoś takiego nie użyć. Z tym wiąże się też jeszcze drugi pomysł, który bardzo dużo osób krytykuje,
chyba Facebook był pierwszy, wprowadził nieskończony scrolling, czyli och, jak mnie to denerwuje. Przewijając stronę z góry na dół, nie musimy zatrzymywać się i przechodzić do następnej strony. To są takie trendy, które zauważamy ostatnio, więc mówiliśmy, dlatego o tym mówimy. Następnym trendem, który od jakiegoś czasu jest mocno zauważalny generalnie w designie interfejsów użytkownika, to niekoniecznie strony internetowe, ale strony internetowe też mocno z tego czerpią, to jest taki minimalizm, który widać w projektach Apple oraz w tym nowym interfejsie Metro z Microsoftu. Ja bardzo lubię ten oszczędny design, bo to wszystko jest ładne, nie wygląda na ciężkie. Kiedyś strony były potwornie przeładowane, było wszystko naraz na nich pokazane, bo była taka tendencja, że jak człowiek czegoś od razu nie zobaczy, to już nigdy na to nie zwróci uwagi. A okazało się, że dużo lepiej wymusza się w pewnym sensie na czytelniku koncentrację, kiedy pokazuje mu się jedną rzecz naraz, która prowadzi do kolejnej. Widziałam, że masz przykład takiej strony, która... O, ja mogę pokazać, jest u mnie na ekranie, to jest... Bardzo, bardzo popularny trend i on mi się szalenie podoba. To jest jedna strona, która ciągnie się przez jakiś czas, ale widzę jedną ważną rzecz naraz. I ona oczywiście też jest responsywna, to znaczy w zależności od wielkości ekranu będzie mi się dostosowywać to, co widzę na tym jednym ekranie. To jest instrukcja dla webmasterów, w jaki sposób korzystać z Photoshopa. Przechodzimy do następnej informacji, wiemy, że coś jest dalej. O każdej z tych rzeczy możemy się dowiedzieć więcej, jak klikniemy. Bardzo proste, bardzo oszczędne elementy graficzne prowadzą nas do następnego punktu, następnego i następnego. Do każdego z tych punktów oprócz tego można przejść z tego górnego menu. Widzicie, ona sama po prostu przejechała do tego punktu, który nas ewentualnie interesuje. Wielkie fonty, wszystko bardzo proste, po jednym boksie. To jest też przykład na coś, co zaraz będziemy omawiać, czyli strona zaprojektowana jako jedna strona. Tak, to też jest jeden z tych pomysłów, ale jak bawiłam się interfejsem Windows 8, faktycznie były boksy na każdy temat, który może mnie interesować na jednym ekranie i tak naprawdę dopiero po jakimś czasie się zorientowałam, że muszę przejechać na kolejny, żeby coś znaleźć. Doszliśmy teraz do takiego momentu, że mamy już troszeczkę takich pomysłów na to, jakby tą stronę można było zaprojektować, czyli minimalistyczny wygląd, jakaś belka na górze, która zawiera jakąś pierwszą, taką najważniejszą nawigację, layout, który się dostosowuje do przeglądarki, tak konkretnie do wielkości okna. I dochodzimy do takiego momentu, że trzeba by było to jakoś zmierzyć, zważyć i poukładać na stronie. Takiego systemu gridowego. Takie dwa, które możemy szybko wymienić, to jest Blueprint od Google'a albo 960 Grid z innego miejsca. One oczywiście są darmowe, można sobie ściągnąć. Składają się z takiego podstawowego szablonu strony, czyli jakiegoś tam kodu HTML i przede wszystkim z odpowiedniego zestawu styli CSS. Dzięki temu stronę możemy sobie poukładać z takich bloków, których nawet nie musimy mierzyć. Wiemy, że na przykład ten grid 960 ma 960 pikseli szerokości. Ustalamy sobie szerokość całej strony i zapominamy o tym, tak? Mamy 960. Teraz wybieramy, jak bardzo gęsta będzie siatka. Wybieramy z kilku wersji, odpowiedni plik CSS dołączamy do kodu i zapominamy od tego momentu o mierzeniu czegokolwiek. Wielkości bloków, światła pomiędzy nimi, odstępów, to czyli, wszystko. Czyli ten skrypt po prostu odwala za nas pół roboty przy robieniu CSS-a. No myślę, że 90%. Robienie potem strony z czegoś takiego jest naprawdę przyjemne, bo zaraz może pokażemy przykład, ale ja mam teraz na pulpicie akurat od Google'a ten blueprint Google'owy i zobaczcie, cała strona jest podzielona na takie pionowe bloki, kolumny, które określają nam wielkość tych wszystkich boksów. I oczywiście tutaj też typografia wchodzi w grę, czyli są dobrane odpowiednie wielkości fontów do wszystkiego, z czego możemy na stronie skorzystać, wszystkie typy tekstu, które się pojawią na stronie. Jakieś tam tła i tym podobne rzeczy. To jest gotowiec. To jest gotowiec. I teraz jak się robi, jak się koduje wygląd takiej strony? Mamy odpowiednie klasy w CSS-ie,
które po prostu używamy. Już zapominamy o tym, że te wielkości musimy znać. Wiemy tylko na przykład, że będziemy używali strony, która ma tu ile jest? 24 takie kolumny. Więc chcemy zbudować blok tekstu o takich rozmiarach. Używamy czegoś, co ma 12 kolumn. I używamy selektora CSS-a, który dokładnie tak się nazywa. Tam chyba było jakieś 12 kolumn. Jeżeli będziemy chcieli zrobić kilka elementów w linii na przykład, to na przykład w tym systemie gridowym 960 grid mamy klasę, która układa nam elementy na przykład po 4 kolumny, jeden obok drugiego i ostatni oznaczamy jako dodatkowo jako element, który kończy linię. I nie musimy pamiętać o tym, żeby jakiś float ustawić w CSS-ie, żeby kombinować w różnych przeglądarkach, żeby pamiętać o odstępach i je odliczać i doliczać, a jeszcze nie daj Boże dodamy jakieś na przykład ramki, które są liczone na zewnątrz jako jeden czy ileś tam tych pikseli. I odpada nam po prostu używanie kalkulatora przy projektowaniu stron internetowych. Także zachęcamy do przyswojenia sobie jednego z takich systemów gridowych, bo dzięki temu możemy bardzo fajnie i szybko pracować. Taki system gridowy to tak naprawdę jest, to jest chyba zapowiedź następnego punktu naszego programu, czyli frameworki tak. I CMS-y. Mhm, tak, tak. Bo to tak. W gruncie rzeczy jest jeden z tych gotowców. Wziąć i używać. Wróćmy jeszcze może do tych trendów, które ostatnio widać na stronach. To przede wszystkim to są jednostronicowe strony www. Tutaj mam przykład... To ta, którą pokazywałam, twoja też jest bardzo ładna. Takiej strony, która składa się z jednej strony, która nie ma podstron. Może, o, to jest słowo, którego się trzeba oduczyć. Nie ma czegoś takiego jak podstrona. Jest są serwis, strony w którym serwis. Są strony. Tak. Czy to jest strona internetowa od góry do dołu jedna. Oczywiście nawigacja, która przewija tą stronę. Oczywiście cała masa JavaScriptów, które i HTML-a 5 i CSS-a 3, które umożliwiają takie fajne efekty. I tutaj nic się nie ładuje. Po tym, jak załadujemy raz tą stronę, ona już jest w przeglądarce cały czas. To jest odpowiedź na taką potrzebę bardzo szybkiego, jakby responsywnego używania. Jak to nazwać? Pomóż mi. Strona, która ładuje się za długo, jest frustrująca. Tak, tak. Już w 2000 roku, jak strona się ładowała dłużej niż 2 sekundy, to 50% czytelników odchodziło. Ja teraz będę jeszcze ją przewijał od góry do dołu powoli. Zobaczcie, co się dzieje. Ona się nie ładuje cała od początku. Ona też reaguje na przewijanie. Ruszają się elementy. Uwielbiam takie strony, są słodkie. Nie sprawdzałam jej na przeglądarce mobilnej. Bardzo jestem ciekawa, jaki jest adres, powiedz mi. Spróbujemy to otworzyć. Teraz jednak produkt jest najważniejszy, a cała jakby interakcja z użytkownikiem, z gronem użytkowników, czy produktu, czy ludzi, którzy często wchodzą na naszą stronę, została przeniesiona do social media, czyli na Facebooka, na Twittera, wszędzie, gdzie na bieżąco trzeba prowadzić profile i rozmawiać z ludźmi. I o tym zaraz też powiemy. Media, czyli social media, tak. Jak wyszło Web 2.0, to tak naprawdę znowu wszystko się działo troszeczkę naraz. Cała ta rewolucja w gruncie rzeczy zachodziła bardzo równolegle do siebie, aż się właśnie spotkało, kiedy media społecznościowe w połowie, nie wiem jak to teraz powiedzieć, 2005-2006, połowa czego to jest? To nie są połowa lat 90., połowa lat 2000. Mhm. No był gigantyczny boom na serwisy społecznościowe i także... Wtedy jakby jedna z tych podstawowych cech Web 2.0 była taka, że użytkownicy serwisu mają mieć wpływ na jego content. On ma być tworzą treść. Tak, oni tworzą treści. Ja chyba wolę słowo treści niż content. Content jest brzydkim zapożyczeniem. Zawartość. Zawartość. Treści. Treści jest fajne, bo tak pasuje do tego i brzmi mądrze. I wtedy na tych stronach zaczęły się pojawiać i te wtyczki społecznościowe, kolejna cegiełka, z której możemy składać jakiś swój projekt. Ja bardzo mi się ta rewolucja spodobała, bo się wszystko działo naraz. Bardzo mi się nie podobało, że wszyscy mówili, że wszystko ma być Web 2.0 i w gruncie rzeczy przez jakiś czas określenie Web 2.0 wszystkim kojarzyło się z tym, że ma być gumożelkowy design, gdzie mają wszystkie rzeczy wyglądać, jakby były z niebieskiego, półprzezroczystego plastiku, który jest wypukły i pada na to światło. To był na szczęście troszeczkę już ta moda się zmieniła, teraz
teraz już chodzi o coś innego, ale... Tak mi się przypomniało, a propos właśnie Web 2.0, tworzenia treści i czegoś, co było u zarania internetu. Ja pamiętam, że kiedyś czytałem historię powstania pierwszej przeglądarki internetowej. To było chyba jeszcze przed Mozaikiem, kiedyś Mozaik była taka, jedno z takich najbardziej najstarszych, najbardziej prościutkich. Dwa obrazki, trochę tekstu, to były strony internetowe wtedy. Człowiek, który, ja już teraz nie pamiętam nazwiska, ciężko mi będzie to odgrzebać tak na bieżąco, ale człowiek, który stworzył pierwszą przeglądarkę internetową, zaprojektował strony internetowe i cały www, cały web jako coś interaktywnego, co wszyscy mieli edytować i używać jednocześnie. Sir Tim Berners-Lee. Przede wszystkim ale to brak czasu nie była... spowodował to, że przeglądarki nie były jednocześnie edytorami. Skończyło się to tak, że strony były pasywne. Trzeba było mieć kogoś, kto te strony zbuduje i umieści na jakimś serwerze, a potem cała ogromna rzesza użytkowników korzystała z tej treści i nie miała na nią żadnego wpływu. Pierwsza przeglądarka nazywała się World Wide Web. Potem została nazwana Nexus, bo zmienili nazwę, a World Wide Web oczywiście już zaczął znaczyć co innego, ale chciałam jeszcze zauważyć, że zanim on wynalazł, znaczy nie wiem, czy zanim on napisał tę swoją pierwszą przeglądarkę, to hypertekst był używany. W sensie tekst, w którym były odnośniki do innych części tekstu. Tak było w instrukcjach. Pamiętam, że miałam, też oczywiście teraz zapomniałam, jak się nazywa, ale miałam na przykład instrukcje do jakiegoś oprogramowania jeszcze na Amidze 500 i one były w hypertekście właśnie. Mm-hmm. Może jeszcze nie, że można było wyszukać albo coś, ale klikało się i to przenosiło do odpowiednich punktów. To było bardzo ekscytujące. Ja cofnąłem się tak bardzo mocno w czasie, bo chciałem wam też pokazać, jak długo czasem pewne idee wymagają czasu na to, żeby się pojawiły z powrotem w takiej już dorosłej formie. Tak. Zobaczcie, historia zatoczyła krąg. Ile to? 20 lat minęło? Żeby z pomysłu pojawiła się wreszcie taka możliwość. Dzięki temu, że strony internetowe zostały wzbogacone i przeglądarki zostały wzbogacone o silnik JavaScriptu, który potrafi coś tam, tak? To mamy nagle taką możliwość. Przepraszam, ale jesteśmy w edycji. Zobacz, to jest strona, która wygląda super nowocześnie, jest śliczna, czytelna. Czyściutka. I teraz tak samo zaznaczam kawałek tekstu. Tak i mogę go wyedytować, mogę usunąć, co mi się podoba, dopisać, co mi się podoba, proszę bardzo. Napisz dekompresor. Proszę bardzo. Czy ta strona już taka zostanie tylko dla ciebie, czy dla wszystkich? No to oczywiście jest demo, ale można sobie pobrać ten edytor oczywiście za darmo, bo jest na GitHubie. Połączyć się ze swoją własną stroną internetową i od tego momentu, jeżeli to dobrze oprogramujemy, mamy coś, na co czekaliśmy 20 kilka lat, tak? Tak. Teraz przełączamy się do widoku, znikła możliwość edycji, pojawiają się jakieś tam media społecznościowe, dzięki którym... No jest znakomicie, administrator takiej strony może mieć dostęp do edycji, użytkownicy zwykli tylko oglądają, a użytkownicy nie muszą się zastanawiać, gdzie jest panel administracyjny i co muszę kliknąć, żeby zmienić dwa zdania. I dokładnie tego oczekiwał twórca pierwszej przeglądarki internetowej, ale po prostu z braku czasu nie zdążył tego zrobić. Lećmy dalej. Media społecznościowe. Jak to się stało, że nagle oprócz strony internetowej musimy teraz dbać o to, żeby mieć kanały na Facebookach, YouTubach, Twitterach i Bóg wie czym jeszcze. Weźmy dekompresor. Mamy swoją stronę, mamy profil na Facebooku, mamy stronę na G+, mamy Twittera. No jest nas wszędzie pełno, ale trudno to wszystko ogarnąć. A dzięki temu, że są już narzędzia, możemy wszystkie te rzeczy spotkać w jednym miejscu na stronie. Tak, to teraz może nie jest dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co to są frameworki i co to są CMS-y. Chyba to jeszcze odłożymy w czasie, bo jeszcze mam jedną stronę notatek. A na tej stronie mamy jeszcze tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, wideo na stronach internetowych i generalnie w internecie. Streaming, to jest, tak, to ma wejść w nowy, znaczy nowa specyfikacja ta HTML-a 5, o którym mówiliśmy wcześniej. Ona jest bardzo, bardzo będzie nastawiona właśnie na pokazywanie treści wideo, treści bardziej skomplikowanych, graficznych. To nie mają być statyczne strony. Wyobraźcie sobie, że YouTube jest teraz drugą wyszukiwarką na świecie. Po Google. Czyli w Google szuka się treści wszelkiej, a jeżeli chcemy czasem dowiedzieć się na przykład, jak coś szybko zrobić, bardzo często teraz szukamy ludzie używają tego YouTube. Jak ugotować jajko, jak zakodować cokolwiek. Wszystkiego szukamy w jednej firmie. Generalnie w zasadzie już teraz tam jest wszystko i wystarczy wymyśleć sobie dowolne hasło, znajdziemy jakiś tutorial.
co jest z tym związane, to takie spojrzenie troszkę wstecz. Pamiętacie, jak to było kiedyś, jak Google kupiło YouTube'a? To była jakaś gigantyczna kwota, a nie wszyscy kojarzyli sens. Tak, nie wiedzieli, po co wam jeszcze jeden serwis, przecież macie Google Video. Tak. Bo Google wtedy miało swój serwis wideo. Google Video zostało wyłączone w końcu? Wszystkie filmy zostały wrzucone w jedno miejsce i są na YouTubie. W międzyczasie YouTube zmienił się z takiej platformy totalnie rozrywkowej w miejsce, gdzie po prostu można się czegoś dowiedzieć. I teraz dopiero widać z perspektywy czasu, że ludzie, którzy wtedy doradzali zakup YouTube'a, genialna inwestycja, byli naprawdę, naprawdę wiedzieli, co robią. Społeczeństwa się rozwijają, jak wszedł internet ze społeczeństwa czytającego i troszeczkę obrazkowego, weszliśmy w społeczeństwo wideo. A wspominamy o tym też dlatego, że to jest następny trend na stronach internetowych. Bardzo często już teraz spotykamy filmy, które na przykład szybko prowadzą nas przez ofertę. To też jest dość wygodne, bo pokazuje, nie wiem, gdzie kliknąć, chcę zobaczyć, jak to powinno wyglądać, ale ja mam nadzieję, szczerze mówiąc, że to jeszcze ciągle nie będzie wiodący sposób przekazywania informacji, w każdym razie nie dopóki pakiety w sieciach komórkowych nie będą naprawdę bardzo tanie i te połączenia naprawdę nie będą dobre, bo tak naprawdę ciągle jeszcze nie są moim zdaniem zadowalająco dobre i jak ja na każdej stronie czasami naprawdę wolę zobaczyć schematyczny rysunek, który pokaże mi na przykład co zrobić, niż oprócz tego, że oczywiście tekstowo, niż włączać film i próbować go oglądać, zresztą też wtedy trzeba mieć słuchawki i tak dalej. Jeszcze? Ale to jest bardzo praktyczne, jak siedzę w domu i chcę się szybko dowiedzieć, jak... Ostatnio chciałam naprawić przycisk do spłuczki w moim kompaktowym kibelku i naprawdę bardzo długo się biedziłam nad tym, próbowałam to zrobić nożem. Oczywiście najpierw sprawdzę, czy umiem to zrobić, bo człowiek się na wszystkim zna, a potem weszłam do YouTube'a, wpisałam nazwę mojego kompaktu, jak zdjąć tę klapkę. I było naprawdę bardzo krótkie wideo, musiałam tylko podnieść, nacisnąć w jednym miejscu i niczego nie połamałam i wszystko mogłam zrobić. I byłam zdumiona, że to nie był mój pierwszy odruch, żeby poszukać filmu na ten temat. Ale na koniec te cegiełki, podsumowując jakby te cegiełki, jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden problem, który od jakiegoś czasu został w zasadzie chyba rozwiązany, czyli fonty na stronach internetowych. Jakiś czas temu był z tym bardzo duży problem. Projektanci, którzy chcieli jakoś odróżnić się od całej reszty, nie mieli w zasadzie sposobu innego jak tylko grafika. Można było zrobić na przykład bardzo wymyślny, fajny nagłówek, ale trzeba było zrobić z tego obrazek i potem wrzucić to na stronę. Co utrudniało potem wyszukiwanie. Tak, tak. No takie grafiki nie da się zindeksować jako trzeba tekst. Trzeba było robić sztuczki, pamiętam, trzeba było podkładać tekst, który będzie niewidoczny. No strasznie dużo zachodu o coś, co w zasadzie powinno działać od razu. I tutaj takim chyba bardzo popularnym teraz rozwiązaniem to są Google Web Fonts. To jest duża baza fontów, które możemy używać za darmo. Podłączamy się bezpośrednio albo możemy sobie je pobrać i nie linkując, tylko umieszczając na swoim serwerze też używać. Także są dostępne, jest z czego wybierać, co jest też w Polsce ważne, bardzo dużo, albo chyba wszystkie nawet. Mam to mają na ekranie. Polskie fonty, mają polskie znaczki. Mają polskie znaki i normalnie jest Latin, domyślnie się wyszukuje. Pokażemy mnie. Jeżeli szukamy z fontów, które mają polskie literki w wyszukiwarce na boku, Latin trzeba zmienić na Latin Extend. I on wtedy wyfiltruje nam te, które nie mają polskich znaków, a preview tekst możemy sobie od razu zrobić zarzuć gęślą jaźń. I warto to zrobić popatrzeć, bo na przykład Denkwan twierdzi, że ma polskie znaki, ale tak naprawdę one są podmienione i nie wyglądają dobrze, a już następne mają. Więc warto spojrzeć, to też jest fajne, od razu możesz zobaczyć, czy ten font się dla ciebie nada, czy nie, bo strona ci proponuje preview. Tak, i to by chyba zamykało pomału temat projektowania od zewnątrz, tak, czyli layoutu, wyglądu strony internetowej. Oczywiście strona internetowa, czy cały serwis internetowy, to nie jest tylko wygląd. Zdajmy sobie po pierwsze z tego sprawę, że wygląd można szybko zmienić. Dawno temu już oddzieliliśmy wygląd od treści. Powstały mechanizmy, które robią to dobrze i nie ma z tym żadnego problemu. Więc wygląd strony zmieniamy bardzo szybko i łatwo teraz.
takim największym problemem i największym błędem, który popełniają osoby, które chcą robić strony internetowe dla siebie, a nie wiedzą, jak tego dokonać i szukają jakiegoś wykonawcy, to jest projektowanie samego wyglądu. Są graficy, którzy specjalizują się w projektowaniu stron internetowych i wtedy oni korzystają z właściwych narzędzi, mając na uwadze, wiedząc, oni nie muszą do końca umieć tego zakodować, ale wiedzą, co można zaimplementować, a co będzie na przykład super trudne albo ryzykowne, jeżeli będzie chciało się zrobić layout responsywny. Ten odcinek robimy dlatego, że chcielibyśmy wam powiedzieć, że zrobienie strony internetowej, serwisu internetowego to nie jest tylko wygląd. Ba, to wygląd to jest w ostateczności. Wyglądem można się bawić. Powinien być brany pod uwagę na końcu. Konstrukcja musi być spójna. Porównujemy cały czas budowanie strony internetowej ze zwykłym budownictwem, dlatego że tam od bardzo dawna ludzie już zdążyli zrozumieć, że najpierw jest fundament i dobry plan, a dopiero i malowanie potem, na końcu. Dokładnie tak, i wystrój wnętrz to już w ogóle można zrobić kiedy indziej. I można to zostawić użytkownikom. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że w tę stronę będą szły tendencje w web designie, to znaczy człowiek będzie miał do wyboru jakieś elementy i będzie mógł sobie złożyć stronę wedle swojego uważania i gustu, a dostanie nadal te same treści, bo chodzi o treść. Tak, i tutaj na koniec odcinka mam takie najtrudniejsze tematy, więc może przejdźmy do nich teraz, czyli HTML5, o co tu tak naprawdę chodzi? Bardzo dużo osób, które projektuje teraz strony internetowe, pisze sobie gdzieś tam w swoich osiągnięciach, że już korzystają z HTML-a 5, z CSS-a 3, że są na czasie i że te strony są super i się dobrze walidują, czyli są takie serwisy w internecie, które sprawdzają poprawność kodu, z którego składa się strona. No i jak taki walidator przechodzi i są używane tagi w HTML-u 5, to znaczy, że osoba, która tą stronę zrobiła, jest już w ogóle mistrzem i potrafi wszystko, tak? Tak nie jest. To jest naprawdę tylko czubek góry lodowej. HTML5 nie powstał po to, żeby się dobrze walidował. No może, dobra, powstał, ale to nie jest jego jedyne zastosowanie. Nie używa się go po to, żeby w walidatorze dostać znaczek OK, zgodny jestem. HTML5 i CSS3 to jest kolejny krok w ewolucji internetu. Internet ewoluuje w kierunku aplikacji. Strony internetowe przestały być tylko kodem HTML, kodem CSS, obrazkami, grafiką. To już są teraz organizmy, które żyją, które potrafią pobierać dane, z którymi można się komunikować, które przede wszystkim wymagają bardzo dobrego projektu. Bez niego nie da się potem czegoś takiego rozwijać. HTML5... Specyfikacja jeszcze powstaje. Tak, ale w pierwszych skojarzeniach to jest przede wszystkim wideo. Ojejku, jak fajnie, wreszcie nie musimy używać flasha. Zgadza się, tak to jest. Możemy wreszcie po przygotowaniu odpowiedniego wideo w odpowiednich formatach umieścić bezpośrednio na stronie, tak jak kiedyś umieszczaliśmy na przykład MP3 czy grafikę. Czy grafik. I przepraszam, bardzo krótko ci się tylko wytnę. Właśnie w związku z osadzaniem wideo w HTML-u 5, to jest taki element specyfikacji, nad którym jeszcze trwają prace. HTML 5 będzie gotowy w sensie specyfikacji mniej więcej za rok albo za dwa. I w tej chwili na przykład bardzo niedawno temu była dzika awantura, która się przez część internetu przetoczyła na temat tego, że ktoś chciał wprowadzić do specyfikacji HTML-a 5 DRM-y, czyli te systemy zabezpieczania treści i internet się nie chciał na to zgodzić. Ci ludzie, którzy zabrali głos, wszyscy, którzy się zorientowali, co się dzieje, zaczęli protestować, bo wiedzieli, że wtedy się zmieni kształt internetu z tego, co jest wolne i dostępne, na coś, co będzie zamknięte i niedostępne i nawet nie chodzi o to, że za opłatą, bo to nie jest problem. W każdym razie, jeżeli będziecie słyszeć o takich rzeczach, też zabierajcie głos w tej sprawie. No może być podobny problem jak akta, tak? Ktoś to przegapi. W ostatniej chwili zostało to zawetowane. Tak, zwłaszcza, że kto czyta specyfikacje, zanim będą gotowe. Dokładnie tak. Wąska grupa ludzi. Wracając do tego HTML-a 5. Warto też by było od razu tutaj, już jak już o tym mówimy, wspomnieć kilka takich nowych tagów, które doszły, czyli na przykład doszedł tag nav przez v.
Który po prostu oznacza nawigację. Dokładnie, oddziela tą główną nawigację na stronie. Wcześniej nie było możliwości wskazania palcem po prostu w kodzie miejsca, gdzie znajduje się nawigacja. To jest ważne, bo dzięki temu na przykład wyszukiwarki są w stanie zorientować się w strukturze strony. Wiedzą, jak jest podzielona na poszczególne segmenty, jakby tak logicznie. Innymi takimi dodatkowymi tagami, które doszły, to jest section, article albo na przykład aside. Czyli tak naprawdę wszystkie te tagi wzmacniają semantyczność strony. Dzięki temu możemy dokładniej określić elementy strony, do czego służą. Że to jest nawigacja, a to jest artykuł, a to jest coś, co jest obok i powinno być traktowane jako taki dodatek do tej treści głównej. Tego typu dodatki się pojawiły, tak? Ale to też jeszcze ciągle nie jest esencja HTML-a 5. Tak jak wcześniej wspomniałem, HTML5 to jest logiczna ewolucja stron internetowych w kierunku aplikacji. Tutaj trzeba powiedzieć o tym, że pojawiły się nowe możliwości wydajnościowe silników JavaScriptu. I od tego momentu można wreszcie powiedzieć, że ten internet jest taki, jak trzeba. Że mamy możliwość zrobienia strony internetowej, która jest jednocześnie aplikacją i na przykład używania jej na różnych urządzeniach. Czy to będzie Android, czy to będzie urządzenie Apple, czy to będzie przeglądarka internetowa, cokolwiek, co jest w stanie zrozumieć HTML-a, CSS-a i tego, odpalić tego JavaScripta, będzie mogło uruchomić taką aplikację www. I będziemy mogli na przykład skorzystać, nie wiem, ze sklepu internetowego. Z tego, co widziałam, na przykład mam na swoim Androidzie parę apek i na przykład pewien serwis internetowy, który generuje dużo tekstów do czytania, wypuścił właśnie swoją apkę wyspecjalizowaną wyłącznie w wyświetlaniu prawidłowym swoich artykułów. Mam wrażenie, że to jest taka maluśka przeglądarka. To nie jest bardzo specjalna aplikacja. Tak, jeden z na przykład z polskich sklepów z książkami ma swoją aplikację, która dzięki dodatkowym możliwościom udostępnionym teraz tym przeglądarkom internetowym instaluje się jako skrót na iPhone'ie, wygląda jak aplikacja. Chytrze. I tam dodatkowo jeszcze jest używane na przykład przechowywanie danych lokalne, które zostało właśnie razem z HTML5 gdzieś tam w całym tym pakiecie udostępnione. Dzięki temu taka aplikacja może pobrać sobie dużą ilość danych raz, czyli na przykład katalog, cały katalog z ofertą takiego sklepu internetowego z książkami, pobrać sobie obrazki do nich i potem już nie używać łącza internetowego. Czyli to dalej będzie to tak naprawdę ewoluować, to się będzie zmieniać, bo na przykład samo to, co powiedziałeś przed chwilą, będzie... Ja już niemalże czuję potrzeby, żeby te aplikacje od razu mi powiedziały, ile chcą swoich danych przechowywać na moim urządzeniu. Żebym ja mogła mniej więcej wycyrklować, czy na tyle pamięci, ile mam, a to wystarczy. Był bałagan ostatnio z tym, bo tak? Jest ograniczenie, tak, i w zależności od przeglądarki, wrzucimy informację o tym w linkach, bo ja teraz dokładnie nie pamiętam, ale w zależności od przeglądarki ten limit był inny i chyba Chrome mnie informował o tym, że został przekroczony, tylko domyślnie było zezwolenie, bo normalnie przeglądarka powinna zapytać, jeżeli taka aplikacja, strona internetowa, aplikacja, teraz właśnie, i to jest... Waży zbyt dużo. Nomenklaturę trzeba by jakoś nowo określić, bo ani to jest strona, ani aplikacja. Strona, która zachowuje się i działa jak aplikacja, tak? Jeżeli potrzebuje więcej przestrzeni na te dane, które będzie przechowywać lokalnie, powinna zapytać o to. Ale kłopot jest taki, że jeżeli zezwolisz, to żadna przeglądarka teraz nie ma limitu drugiego jakby poziomu. Jak już zezwolisz, to ci będzie ładować, aż zapcha dysk. A tak, to by mnie wcale nie cieszyło, a poza tym to by znaczyło, że muszę takiej przeglądarce dać upoważnienie do czytania na przykład mojej karty pamięci, a tam jest dużo, dużo innych danych. To jest też miejsce do nadużyć, mam wrażenie. I teraz zobaczcie, pojawiła się następny krok ewolucji. Strony internetowe zaczynają być coraz bardziej aplikacjami. Mamy ten HTML5, mamy te wszystkie nowoczesne możliwości w silnikach JavaScriptu i zaczynają pojawiać się takie rusztowania, które możemy sobie pobrać na przykład właśnie z GitHuba i na tej podstawie budować własne strony, własne rozwiązania. Jednym z takich ciekawszych jest... Mówimy o frameworkach. Tak, jest Boilerplate. Będziemy to mieli oczywiście jako link pod odcinkiem.
To jest taki bardzo rozbudowany framework HTML, CSS plus JavaScript. Zawiera tak. Po pierwsze zawiera jakieś tam bazowe kody w HTML5, dzięki którym możemy szybko zbudować pierwszy taki template strony. Template, no bo oczywiście będziemy pewnie potrzebowali do tego jakiegoś CSS-a, albo piszemy CMS-a, albo piszemy własnego CMS-a, bo nikt teraz już takich statycznych stron dawno nie robi. Do tego zawiera zestaw takich styli, które ujednolicają działanie przeglądarek. Mamy tutaj też w ramach tego boilerplate dodane takie biblioteki jak na przykład jQuery, czyli gigantyczny combine. To jest default, czyli to już jest domyślnie, to już musi być w każdym frameworku. Gigantyczny combine do tego, by można było szybko i łatwo pisać kod JavaScript, tylko że niestety jQuery, z tego co ja wiem, bardziej nadaje się do animacji i do jakichś efektów niż do na przykład pisania logiki. Tam nie będzie to takie proste. Ale zachęcamy do przetestowania tego rozwiązania, do sprawdzenia, co tam jest. Tak naprawdę można wybierać sobie wśród frameworków i to w zależności od stopnia zaawansowania użytkownika też. Znaczy można sobie wybrać, jeżeli dobrze pamiętam, to Django, Joomla, takie bardzo popularne rozwiązania, Drupal. Ja mam tutaj u siebie na pulpicie teraz stronę właśnie, przepraszam, boilerplate. Zobaczcie, że sama strona nie jest jakaś szczególnie rozbudowana, ale... Jest zgodna z wszystkimi standardami. Jest dokładnie taka, o jakiej mówimy dzisiaj w odcinku. Duże, piękne, proste, z grafiką minimalną, za to z wideo. O, mają się czym pochwalić. Tak. Jak widać. Poczekaj, bo to rozmawiamy sobie o frameworkach, ale jeżeli mamy powiedzieć na to nasze najpierwsze pytanie dzisiaj, to znaczy jak zrobić sobie stronę www. Tak. To już będzie pomału koniec odcinka. To trzeba użyć CMS-a tak naprawdę. Właśnie po to, żeby na przykład umówmy się, część tych frameworków w gruncie rzeczy wymaga przynajmniej minimalnego przygotowania. To programista sobie z tym poradzi lepiej niż szary człowiek z ulicy. A CMS to jest coś, z czego może skorzystać użytkownik w gruncie rzeczy znający tylko, powiedzmy, edytor tekstu. Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że mamy takie, powiedzmy, trzy etapy, trzy poziomy wtajemniczenia. Pierwszy to jest osoba, która kompletnie nie ma żadnego pojęcia o technicznej stronie budowy stron internetowych. Tak? Chciałaby po prostu mieć stronę, która fajnie wygląda i potrzebuje kogoś, kto wykona ją dla tej osoby. Drugi poziom to jest osoba, która potrafi sobie na przykład zainstalować właśnie takiego CMS-a. To jest prawdopodobnie większość projektantów i wykonawców stron internetowych w Polsce. Trzeci poziom to są osoby, które są w stanie skorzystać z frameworków, czy to HTML-owo, CSS-owo, JavaScriptowych, czy to jakichś innych, na przykład Ruby on Rails, czy IE PHP-owe, czy wiele jeszcze innych, które dają bardzo dużą ilość mechanizmów gotowych, napisanych. Dzięki temu nie musimy wyważać i otwartych drzwi i wymyślać od nowa koła, ale nie mamy takiego jednego jakby to nazwać, silnika, który załatwia nam na przykład już prezentację strony. Musimy sobie to wszystko napisać sami. Albo skorzystać z template'ów. I teraz tak. Trzeci poziom, ten najbardziej zaawansowany, nie będziemy o nim już dzisiaj mówić. To jest temat na zupełnie inny odcinek. A drugi i pierwszy, tutaj fajnie by było rozróżnić. Osoby, które mają naprawdę mało pieniążków, tak, niewielkie wymagania, ale chciałyby mieć nowoczesną i fajną stronę, to odsyłamy przede wszystkim do tego, żeby skorzystały sobie z takiego rozwiązania, jak na przykład Wix. Chodzi. Mamy sobie zadanie, zróbmy stronę internetową, tak? Możemy ją zlecić komuś, albo możemy skorzystać z ogromnej bazy gotowych szablonów, które wystarczy użyć. Ja tutaj na skróty pójdę. Już założyłem konto i zrobiłem pierwszą taką jakby stronę. Zakładanie konta to jest naprawdę banalne, więc jak ktoś założył konto na Facebooku, to jest w stanie założyć sobie konto w czymś takim. Dokupienie domeny równie proste. I tak naprawdę potem trzeba tylko wejść w katalog, może jeszcze wrócę do katalogu, katalog szablonów. Troszkę mi się drugą ładuje. Wybrać szablon, który nam się podoba.
Już podzielone na kategorie. Tak. Z odpowiedniej kategorii coś ciekawego sobie znajdziemy. Wybieramy sobie szablon strony, czyli taki startowy wygląd, zachowanie strony wybieramy. Po tym, jak nam się już ta decyzja jakby tak skrystalizuje, że mamy pewność, że tak chcielibyśmy, żeby wyglądała nasza przyszła strona internetowa. To jeszcze możemy to modyfikować, tak? Tak, no to wybieramy i edytujemy. I tutaj opcje edycji są bardzo, bardzo duże. Nie mamy już troszkę czasu, żeby to wszystko pokazać, ale to, co chciałbym zwrócić uwagę, to jest właśnie ta ewolucja strony internetu. Tak, to jest w działaniu. To jest strona internetowa, ale tak naprawdę edytor. Możemy tutaj przygotować sobie stronę, nie znając kompletnie nawet linijki kodu. Co szybko możemy zrobić. No, tak naprawdę, umówmy się, Gmail też jest stroną internetową, a nie klientem pocztowym. Tak, gdziebym nie kliknął, to będę miał jakieś albo menu kontekstowe, albo jakiś mniejszy czy większy edytor, w którym osoba, która choć trochę orientuje się w internecie, od takiej strony użytkowej potrafi po prostu używać stron, używać aplikacji, nie wiem, jest w stanie napisać coś w Wordzie czy w jakimś innym edytorze tekstu, będzie sobie w stanie taką stronę przygotować. Możemy ładować własną grafikę, możemy zmienić wygląd, możemy dodać kolejne strony w całym tym serwisie. Wszystko działa, gdzieś już pod stronę ominąłem. Dobrze jest. Czyli tak naprawdę po prostu masz edytor z podglądem od razu. Tak. Tak. I potem dodajemy własną domenę, którą wcześniej gdzieś kupiliśmy, albo Wix może też pośredniczyć w zakupie. Można u nich trzymać, tak? A można u nich trzymać? Tak. Ta strona jest u nich, domena jest u nich i wszystko zostaje u nich, nie wiem tylko jak jest z opłatami, ale jeżeli są, to są jakieś bardzo malutkie. I mamy gotową stronę internetową, którą jesteśmy w stanie powiedzmy w sobotę i niedzielę wyklikać, dopieścić i już, tak? Nie potrzebujemy nie wiadomo czego. Musimy się martwić, czy będzie zgodna ze standardami, ani a bardzo trudno jest znaleźć wśród tych wykonawców za 200 czy 300 zł choćby taką jakość. Między nami mówiąc, wyglądu. Niektórzy wykonawcy za 200-300 zł skorzystają z takiego serwisu, przygotują, zainkasują. Tak. Czasami płaci się za to, że nie ma się czasu zrobić tego samemu, ale... Oczywiście są tutaj takie małe minusy, typu no ten kod może nie jest taki przejrzysty, jakbyśmy chcieli i tak dalej, ale osoba, która dla której to jest skierowane, nie ma wymagań tego typu. Ta osoba chce zrobić prostą stronę internetową, a nie skomplikowany serwis. I co tu jest jeszcze bardzo fajnego, że mamy bardzo dużą listę możliwości integracji się z innymi serwisami, na przykład właśnie podłączenie sobie swojego streama z Twittera. Czy to jest Web 2.0 w działaniu? No, trochę chyba już więcej. Mamy możliwość podłączenia jakichś płatności, sklepów internetowych. To w zasadzie... Jak... Gotowe moduły, nie trzeba tego programować, nie trzeba tego wdrażać. Tak. Ułożymy sobie to na stronie tam, gdzie nam się podoba. Skonfigurujemy tylko na przykład konto na Facebooku i mamy od razu możliwość, nie wiem, zapraszania ludzi do komentowania dodatkowych treści, które będziemy dodawali potem na stronie. Więc... Nie warto zamawiać prostej strony u kogoś, kto słabo to zrobi. Lepiej kupić sobie tutaj, znaczy konto jest za darmo, dokładnie nie wiem. Ale lepiej sobie kupić w jakimś serwisie konto, gotowiec i złożyć go samemu z klocków. Tak. I to jest ten podstawowy poziom. Drugi poziom to jest osoba, która albo wykonawca, albo osoba, która chciałaby sama zainstalować sobie jakiegoś CMS-a. No i tutaj mamy do wyboru kilka CMS-ów. Między nami mówiąc, mam ich do wyboru kilkaset. No, ale kilka takich lepszych, tak? Na pewno pierwszy, który przychodzi do głowy, to jest WordPress, który tak naprawdę no nie jest... Ale to jest platforma do blogowania, CMS-em, tylko... Tak. No CMS też, bo oczywiście zarządzanie treścią jakaś tam... Tak, jest zarządzanie treścią, ale na przykład po tym, jak obejrzałem sobie takie graficzne edytory, to korzystam oczywiście z WordPressa od lat, ale tam muszę osobno mieć podgląd, osobno edytować, to za każdym razem wygląda inaczej. Już bym chciała, żeby to było wszystko naraz. Drugim takim CMS-em, który przychodzi mi do głowy, to jest oczywiście Drupal, którego używamy u nas. I teraz tak, możemy... No Drupal to jest tak naprawdę framework, ale do niego też jest mnóstwo tych elementów do samodzielnego złożenia. Tak, możemy zlecić komuś instalację czegoś takiego po tym, jak wybierzemy sobie gdzieś tam jakiś serwer, hosting i tak dalej. I potem mamy do wyboru gigantyczną ilość gotowych skórek. Teraz tutaj pokazuję jeden z takich serwisów, gdzie możemy kupić takie skórki. TeamForest.
wybieramy na przykład tego Drupala czy cokolwiek innego. I też, zamiast wynajmować kogoś, kto od zera będzie budował jakąś stronę nam za ciężkie pieniądze, możemy wybrać już gotowy szablon. I cóż, to chyba by był koniec tego odcinka dekompresora. To dopiero początek. Jak zwykle, moglibyśmy o tym wszystkim rozmawiać pewnie cały dzień. Bardzo trudno jest wybrać konkretne rzeczy. Tak naprawdę, o czym byśmy nie mówili, to czasem jest aż trudno ominąć niektóre kwestie. A czasami trudno wybrać, o czym powiedzieć, tak, a czego nie, tylko dlatego, że nie ma czasu. Jeżeli chcecie, żebyśmy rozwinęli któryś z tematów, piszcie w komentarzach pod odcinkiem. Zapraszamy do kontaktu oczywiście. Tak jeszcze w trzech słowach podsumujmy, co dzisiaj udało nam się opowiedzieć. Tak? Na pewno internet się zmienia. Co roku zmienia się bardzo mocno. Teraz jesteśmy w przededniu w zasadzie chyba poważnej rewolucji. Strony internetowe to już dawno nie są strony, to już zaczynają być aplikacje, a niedługo prawdopodobnie będzie tak, że te aplikacje wkroczą we wszystkie możliwe miejsca. Programiści, którzy zajmują się stronami internetowymi, to jest zawód przyszłości i jeżeli ktoś chciałby wybierać teraz zawód, to prawdopodobnie to jest dobra droga. No i cóż, jeżeli macie teraz w głowie plan budowania jakiejś strony internetowej, zastanówcie się, za co warto płacić, a co warto po prostu wybrać z katalogu. I na tym chyba zakończymy ten dekompresor. Zapraszamy do kontaktu. Puśćmy jeszcze może naszą belkę z informacjami kontaktowymi. Piszcie do nas, czekamy. Czekamy na was przede wszystkim pod tym mailem, czekamy na was na Facebooku. Będziemy teraz zapraszać do społeczności na Google+, która niedawno chyba powstała, tak? Pojawi się też gdzieś w informacjach pod tym odcinkiem. Dziękujemy będziemy bardzo. Ogłaszać. Dziękujemy za dzisiejszy dzień. Do zobaczenia. Dekompresor. Decompressor. Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe. Witam serdecznie, startujemy z tym odcinkiem Dekompresora, 25 numerek. Już dzisiaj porozmawiamy o briometrii. Dzisiaj będziemy mieli takie wirtualno-prawdziwe studio, troszeczkę zdalnie, troszeczkę lokalnie. Z Antkiem jesteśmy tutaj razem. Także może jego tym razem wbrew savoir vibrowi powitam najpierw. Antek, dzień dobry. Cześć Kaja. Witaj Kaju, zdalnie. Mam nadzieję, że wszystko się uda, że będzie działało tak jak powinno. Tak jest. I cóż, startujmy z tym odcinkiem. Dzisiaj będziemy mieli bardzo fajny temat, bo biometrię, coś co wchodzi, co jeszcze no, tylko w laptopach i w paru innych urządzeniach gdzieś tam się pojawiło, a niebawem będzie szturmować świat. Ale zanim zaczniemy ten temat, to mam jedną ciekawostkę, którą chciałbym się z wami podzielić, bo mówiliśmy ostatnio o Oculusie, takim bardzo fajnym urządzeniu, które można założyć na głowę i doświadczyć takiej imersji w świat wirtualny. Otóż pojawiło się jeszcze fajniejsze urządzenie. To jest prototyp pierwszego wyświetlacza siatkówkowego. Coś, co wyświetla obraz bezpośrednio na siatkówce, nie potrzeba do tego jakby pośrednictwa jakichś układów optycznych, bo obraz powstaje bezpośrednio na siatkówce. To mówiliśmy o tym w odcinku o rzeczywistości wspomaganej, prawda? Tak, tak. Augmented reality. Ja jeszcze może wrócę na chwilkę do tego slideshowu, zobaczymy jak to wygląda, bo bardzo, bardzo ciekawie na razie. To jest pierwszy prototyp jeszcze bez takiej jakiejś prawdziwej, pięknej obudowy.
Ale z tego, co czytałem... Wygląda dość masywnie. Ile waży? Wiesz co, gdzieś to jest na pewno podane, będzie link, to będzie można sobie sprawdzić. Mm-hmm. Myślę, że jakieś 30-40 gramów to przynajmniej. Słyszałem, że to jest o tyle ciekawe, że on pomija nie tylko jakiekolwiek układy optyczne, ale również wady wzroku właściciela. To by było ekstra. Ostrość obrazów jest podobno niezwykła. No i naturalne będzie wtedy podłączenie do odczytu siatkówki, więc w ogóle wszystko naraz. Aha, chociaż w tym odcinku Augmented Reality mówiliśmy o zastosowaniu tego do właśnie wspomagania obrazu rzeczywistości, a do tego to nie mogą być okulary, które są tego rozmiaru, że zasłaniają nam rzeczywistość. Tak. Jeszcze czekamy na trochę więcej postępów. Może będą miały kamery z przodu i będą nam puszczać naszą rzeczywistość na siatkówkę. Ale już kończąc ten temat, jeszcze tylko jedna ciekawostka. Podobno obraz jest super wyraźny, super nasycony, barwy są niesamowicie nasycone i podobno nie widać w ogóle pikseli. A rozdzielczość ma wyższą niż Oculus Rift, bo tu jest pełne 720p. Dobrze, no to taka ciekawostka na początek, na rozruszanie, a teraz startujmy już może z głównym tematem odcinka. Mogę wziąć na siebie troszeczkę początku, bo mam prezentację na ten temat, bardzo ładną. Jasne, bierz. No dobrze, więc będziemy dzisiaj rozmawiać o biometrii, widać moją prezentację. Biometria jest jednym z rodzajów uwierzytelniania. I też od razu skorzystam z okazji, żeby poprosić wszystkich, żeby nie używali słowa autentykacja, kiedy mówią o uwierzytelnianiu, bo po pierwsze to brzydka kalka z angielskiego, a do tego przez to, że też jest na A, prowadzi często do pomyłek z autoryzacją, która jest czymś innym. Czymś zupełnie innym. Ale na to w gruncie rzeczy łatwo zapamiętać. Najpierw jest uwierzytelnianie, bo wtedy najpierw się logujemy do systemu, a autoryzacja, czyli sprawdzanie, czy mamy dostęp do tego czy do owego, następuje potem, więc najpierw uwierzytelnianie, potem autoryzacja i żadnej autentykacji nigdzie. Czasem się jeszcze wyróżnia identyfikacja. Znaczy, tak. My się przedstawiamy, a potem ktoś nas uwierzytelnia, czyli sprawdza, czy rzeczywiście jesteśmy tym, za kogo się podajemy. Tak jest. No więc zastosowania biometrii, tak jak tutaj sobie wypisałam parę, ale może macie jeszcze parę pomysłów, ale na pewno chciałam je przedstawić, to znaczy kontrola dostępu, wiadomo, tak? To znaczy wchodzimy do tego pomieszczenia albo nie, czy nasz odcisk palca się zgadza, czy nie. Rejestracja czasu pracy. To jest, słyszałam, że to jest stosowane w niektórych firmach, że jakiś rodzaj uwierzytelniania biometrycznego służy kontroli pracy pracowników zamiast odbijania kart po prostu w tych, w jakichś takich timestampach. Więc tak, no rejestracja tego czasu pracy, autoryzacja. Potwierdzanie uprawnień użytkownika, także występuje po zweryfikowaniu, czy to jego odcisk palca, czy jego siatkówka i tak dalej. Oczywiście do diagnostyki medycznej, do kryminologii. No i ostatnio coś, o czym będziemy, mam nadzieję, rozmawiać, jak tylko skończę. Zabawka mająca nakłonić użytkowników iPhone'ów do jakiegokolwiek zabezpieczania swoich telefonów. Uważam, że to jest świetny gadżet, mnóstwo anegdot z tego wynikło, z tego względu, że oczywiście ludzie hakowali ten system, ale o tym będziemy rozmawiać potem. Biometria na pewno przyda się wszędzie tam, gdzie chcemy sobie ułatwić życie, gdzie nie chcemy pamiętać hasła, a chcielibyśmy mieć jakąś autoryzację, tak? Autentykację. Nie mówimy autentykacja, nie uważałeś. Uwierzytelnianie. Nie. Ja myślę, Kaja, że zapomniałaś o bardzo istotnym zastosowaniu, jakim jest oczywiście śledzenie nas przez globalnego wielkiego brata. Oczywiście. Miałam nadzieję, że o tym wspomnisz. I jak się zabezpieczasz przed tym? Ha. Staram się, żeby nikt nie pamiętał, jak wyglądam, ale z moją twarzą to jest... No tak, mam kolegę, który zawsze jak jeździ do Wielkiej Brytanii, pakuje do torby czapkę z długim daszkiem i jak się nazywa takie coś się nakłada na głowę, że tylko oczy wystają? Kominiarkę. Tak, więc już wygląda jak przestępca, ja się zasadniczo dziwię, po co na siebie zwracać uwagę w ten sposób. No bo tak, no to co powiedzieliście, że to bardzo może nam ułatwiać życie, bo to jest coś, czym jestem. Biometria bada coś, czym jestem. Nie muszę przy sobie nic nosić, nie muszę o niczym pamiętać. Tak naprawdę jestem i już. Z tego wynikają inne wady, o których potem może porozmawiamy. Znalazłam, oprócz tego, co pamiętałam, rodzaje biometrii. Wiadomo, głos,
tak? Te rzeczy, którymi jesteśmy. Twarz, odciski palców, kształt dłoni. Uważam, że to dość zawodne jednak, no bo nawet jak się ma wzorzec do przystawienia, to no są dni, w których człowieka bolą stawy, już ma inny kształt dłoni. Nie do końca wiem, jak dokładne są urządzenia. Podejrzewam, że one się skupiają na tych charakterystycznych cechach, które się nie zmieniają w zależności od tego, czy bolą cię stawy. Trochę tak jak z odciskami palca. Trochę tak powinno być, prawda? Ale na przykład bardzo mi się spodobało, bo właśnie przy kształcie dłoni to znalazłam, że są czytniki, które badają strukturę układu krwionośnego w twojej dłoni, która jest unikalna, niezależnie od tego, czyś chory, czy zdrów. A to chyba na tej samej zasadzie działają czytniki siatkówki, mhm. prawda? One tak naprawdę badają pewien układ. Ja się nie jestem pewien, czy naczyń krwionośnych? Chyba tak. Z tego, co zrozumiałam, tam jest około 200 punktów w siatkówce, które można sprawdzić i ich konfiguracja jest unikalna. Rozpoczęliśmy ten odcinek w zasadzie tydzień temu, bo wspomnieliśmy o tym, że Apple wypuściło nowego iPhone'a jakiś czas temu i pojawiła chciałam się do tego dojść za chwilę. Chciałam do tego dojść za chwilę, mhm. bo chciałam jeszcze przeprowadzić ludzi i nas przez różne kwestie, do których potem możemy wracać właśnie przy okazji tych różnych przygód z iPhone'ami. Jeżeli to nie będzie długo, przelecimy szybko. Ponieważ na przykład pierwsze pytania, które były, jak bardzo to jest skuteczne. I będą linki pod odcinkiem. Bo wiadomo, że odciski palców łatwo podrobić, a nawet tak jak było przy okazji iPhone'a, łatwo je zastąpić odciskiem kociej łapy, tak? Więc to jakby nie ta kwestia. Ale na przykład odczyt siatkówki też sprawdziłam. 10 do 78 do 1, tak? Znaczy myli się raz na 10 do 78, czyli tak rzadko, jak to chyba jest w tej chwili fizycznie wykonalne. No, ale to jest wystarczająco rzadko. Zacznijmy od tego, że pojawił się iPhone, pojawiło się Touch ID. Touch ID, czyli czytnik odcisków palców w telefonie. I wszystko by było fajnie, bo oczywiście było to przedstawione jako następny krok milowy w rozwoju w ogóle technologii i tak dalej. Gdyby nie to, że grupa niemieckich hakerów, Chaos Computer Club, bardzo szybko złamała to zabezpieczenie i szybko przygotowali sztuczny odcisk palca, którym bardzo łatwo jest oszukać ten czytnik. Ja dlatego, że ten czytnik tak naprawdę nie sprawdza, czy to jest palec. Ja może teraz pokażę ich stronę, bo tutaj jest na początku pojawił się opis tego, czego w ogóle dokonali i zaraz chwilę potem jeszcze bardzo dokładny opis całego sposobu, jak tego dokonać, co trzeba zrobić, jakich użyć technik, żeby przygotować taki odcisk palca, który naklejamy sobie na swój własny opuszek palca i jesteśmy w stanie dzięki temu podszyć się pod kogoś innego. To tak z takich ciekawostek mogę tylko jeszcze powiedzieć, że odcisk palca został pobrany z jakiejś szklanej powierzchni, to chyba była butelka czy szklanka, więc żadna magia. Tak samo w daktyloskopii się pobiera odciski palców. Potem został zeskanowany z rozdzielczością 2400 dpi, bo jedną z takich zalet reklamowanych Touch ID jest to, że ma bardzo wysoką rozdzielczość, dużo wyższą niż te czytniki, które wcześniej były używane na przykład w laptopach. Potem po zeskanowaniu w cyfrowej obróbce ten obraz został oczyszczony i wydrukowany już z mniejszą rozdzielczością, czyli tutaj było 1200 dpi na drukarce laserowej. Dalej zobaczycie sobie na tej stronie, którą przed chwilą pokazałem i dołączymy ją do linków, co było dalej, ale z takiego cyfrowego zapisu powstała taka matryca, dzięki której można było sobie przygotować odcisk palca naklejany na opuszek. Więc okazuje się, że to wcale nie jest trudne i że to jest guzik niezabezpieczenia. Jeszcze przeczytam tylko jeden cytat, który znalazłem w internecie już po przetłumaczeniu. Twierdzą, że używanie czegoś, czego nie możesz zmienić i co codziennie zostawiasz praktycznie wszędzie, jako zabezpieczenia jest czystą głupotą. Tak, bo to jest tak naprawdę jak używanie wyłącznie username'u bez hasła.
I to jeszcze unikalnego username'u, więc tak naprawdę jak stracisz, to koniec. Ale to może dlatego, że tego nie należy używać jako hasła, a na pewno nie jako jedynego hasła. To jest identyfikacja, ale nie powinno być uwierzytelniany. Zdecydowanie. Prawda? Tylko to jest w ogóle taki dwa problemy, prawda? Bo jeden to jest taki, że te odciski palca wszędzie się zostawia. Tego można uniknąć. Istnieją jakieś cechy osobiste, biometryczne, który jest bardzo trudno odczytać bez obecności właściciela. I w sumie przykładem byłyby takie czytniki odcisków palca, które by rzeczywiście sprawdzały, nie wiem, przepływ krwi w naczyniach krwionośnych gdzieś pod spodem. Są takie. Są takie, one są dość uciążliwe, bo wymagają kilku sekund czekania, więc w wielu zastosowaniach są po prostu za wolne. Tak, co jeszcze... Więc tego problemu można uniknąć, ale ciągle zostaje drugi problem, to jest, że nie jesteśmy w stanie pozbyć się tego. To jest coś, co zawsze mamy ze sobą, co jest niezmienialne. W razie utraty tej danej, tak, że ktoś inny mógłby się nią posłużyć, nie jesteśmy w stanie autoryzować się inaczej. Jeszcze tylko chciałbym już zamknąć ten odcisk palca jako jeden ze sposobów na biometrię. Tak? Mam tutaj taki obrazek, chciałbym wam coś pokazać. Odcisk palca to jest oczywiście grafika, tak, po zeskanowaniu, ale nie szuka się, żeby porównać odcisk palca z bazą danych, w której będziemy przechowywać te prawidłowe odciski, nie szuka się jakby zgodności 1:1 między obrazkami, tylko zgodności między czymś, co się nazywa minucje. Te minucje to są takie punkty, tutaj zaznaczone na tej fotografii, takie charakterystyczne punkty tego odcisku palca. I nawet niekompletny odcisk palca można porównać dzięki temu, że znajdzie się odpowiednią ilość właśnie takich minucji w odpowiednim miejscu. I jeszcze taka już na koniec ciekawostka. Praktycznie wszystkie czytniki, albo przynajmniej te wszystkie dobrze zrobione czytniki palców, odcisków palców, nie powinny zapisywać obrazu, tylko powinny zapisywać jakiś cyfrowe odzwierciedlenie tych cech szczególnych, po to, żeby nie było łatwo ukraść taki obraz z bazy. No tak, to jest w sumie dokładnie ta zasada, dzięki której większość porządnych baz danych nie trzyma naszych haseł żywcem, tylko trzyma jakąś funkcję skrótu. Zahaszowane. Tak, utworzono z tych haseł. W ten sposób zachowuje się możliwość sprawdzenia, czy hasło, które jest podane, nadal jest prawdziwe, ale nawet kradnąc tą bazę danych, nie jesteśmy w stanie się tym hasłem posłużyć. To co, może teraz spróbujmy, Kaju, spróbuj mi towarzyszyć i przełączać slajdy, bo masz prezentację fajną zrobioną. Ja będę z notatek korzystając, spróbuję tak wyszczególnić, co można by było badać. Po pierwsze, można by badać, by było badać wizerunek, tak, czyli twarz. Tak. To, czy to w zasadzie, czego dzieci uczą się w pierwszych latach życia, a pewnie chyba nawet miesiącach, czy rozpoznajemy daną twarz? Tutaj jest ciekawostka, że ludzie są w stanie rozpoznać kogoś z niepełnego zdjęcia, tylko z fragmentu twarzy, osobę, która jest w okularach, która zapuściła zarost, nie wiem, zmieniła fryzurę. To wszystko dla człowieka jest zupełnie naturalną zmianą, której nie zauważa przy identyfikacji swoich znajomych. A maszyna sobie z tym kompletnie nie radzi. Tak, tak. Tutaj mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o te algorytmy, które będą odkrywały tych naszych znajomych wśród obcych twarzy. Tak, to trzeba zauważyć, że to jest kwestia skupienia uwagi tego programu na jakichś kluczowych elementach tej twarzy. Tak, on sobie mamy tutaj za dużo informacji, a nie za mało. Zresztą człowiek też ma z tym problemy, jeżeli próbuje rozpoznać charakterystyczne elementy osobników, nie wiem, z innego kręgu kulturowego, albo co gorsza, innego gatunku. Nie rozróżniamy zbyt dobrze indywidualnych szympansów, chociaż podobno długoletni badacze sobie z tym radzą. Rzeczywiście to wymaga pewnej praktyki. Ale powiedzcie mi, bo wiem, Antek, że ty masz okulary, więc wiadomo, Wojtek ma, zdaje się, dobry wzrok. Jak widzicie kogoś, kogo znacie z bardzo daleka, jak idzie, to poznajecie, że to jest ktoś znajomy nawet po samym sposobie chodzenia, chociaż
nie bylibyście w stanie podać tego zespołu cech, który sprawia, że to jest znajomy ruch, prawda? Tak, te nasze sieci neuronowe są nieźle wytrenowane na znajomych, chociaż jak tak wiesz, rozmawiam na przykład ze znajomymi na temat podobieństwa między jakimiś osobami a znanymi aktorami, to każda osoba ma zupełnie inne kryteria. Jedne zwracają uwagę na mimikę, a inne na kształt twarzy. I widzimy różne zupełnie rzeczy. Się nie można zgodzić co do tego, kto jest podobny do kogo. To po prostu się widzi odruchowo. Nie wiem, czy zauważyliście, ja na przykład kilka osób jestem w stanie też po rytmie kroków rozpoznać. Jak słyszę, że ktoś idzie korytarzem, to często trafia. Moje koty też tak rozpoznają gości. Stałych gości rozpoznają, kto idzie. Zdecydowanie. Idźmy dalej. Następnym elementem, który można badać i który, po którym można identyfikować, bo to jest cecha bardzo indywidualna, to jest siatkówka i tęczówka. To jest też element twarzy, tak? I tutaj też bardzo ciekawe techniki zostały opracowane. Wysokiej rozdzielczości zdjęcia pozwalają określić takie punkty, na przykład na tęczówce, które są unikalne, tak samo jak odciski palców. Patrząc przez źrenicę głębiej w oko, widzimy to, co Antek mówiłeś, układ naczyń krwionośnych, tak, które też można zidentyfikować. Ja najpierw chciałbym porozmawiać o tym, co można zrobić, a potem i mniej więcej jak to się dzieje, a potem porozmawiamy sobie o tym, czy obiekt jest żywy, czy nie, bo tutaj to są najciekawsze rzeczy i zostawimy sobie to na deser na koniec odcinka. Skaner siatkówki mamy już, powiedzmy, zaliczony. Odciski palców też. Co jeszcze? Głos. Tutaj bardzo dużo do popisu będą miały wszystkie systemy infolinijne. Tam, gdzie trzeba na przykład coś w banku załatwić, zamiast podawania hasła, jakiegoś klikania po klawiaturze, czy podawania na przykład w autobusie tajnego hasła, czyli nie wiem, imienia prababci, tak? Wystarczy użyć swojego głosu. I tutaj jednym z takich ciekawszych zabezpieczeń to jest to, że trzeba podać, powtórzyć na przykład to, co słyszymy w słuchawce, żeby to nie było ciągle to samo słowo. Nie, że ktoś nas połączyć. Nagrał i może puszczać to jedno Dokładnie. Słowo, któremu powiedzieliśmy w nieskończoność, tylko na żądanie. Dokładnie. Jakie jeszcze elementy człowieka można by było przypisać mu indywidualnie? Co tam jeszcze było? No ja obejrzałam wystarczająco dużo seriali kryminalnych, żeby wiedzieć, że odciski zębów i oczywiście no, badanie DNA też znakomicie służy do identyfikacji niestety zwłok. No DNA tutaj by było chyba jednym z najlepszych pomysłów, tylko ciężko się pobiera ten materiał. Ja słyszałem o jeszcze jednym śmiesznym sposobie. Podobno całkiem unikalny jest kształt ucha tak. człowieka. W związku z czym można spróbować zidentyfikować włamywacza po tym, jak się przysłuchuje przez ścianę, czy przez drzwi i nieostrożnie przyłoży ucho do gładkiej powierzchni. Dużą bazę danych. Odcisków uszu włamywaczy znanych policji. I jeszcze oczywiście każde ucho, moje lewe ucho nie ma nic wspólnego z moim prawym uchem, więc ta baza musiałaby być całkiem spora. Wiesz, to wtedy, jeżeli chciałabyś wyszukiwać, natomiast do weryfikacji wystarczy jeden złoczyńca, który jednym uchem gdzieś tam się przyłoży. Jeżeli się go potem złapie, to można to potem już sprawić. Tylko porównać. I tak, też tak słyszałam, że odcisk brody jest też unikalny, podobno. W którymś serialu było, to może być nieprawda. Mówiłaś też, Kaju, o dłoni, o tym, że każdy ma jakiś unikalny kształt dłoni, ale też jeszcze wnętrze tego elementu ciała, czyli topografia naczyń krwionośnych tak. jest unikalna i dużo skanerów linii papilarnych na przykład dodatkowo prześwietla silnym światłem dłoń i bada, co znajduje się pod skórą, po to, żeby te elementy ze sobą połączyć i by trudniej było sfałszować identyfikację. Tak. Jeszcze mam w notatkach podpis. Są systemy, które badają podpis nawet na bieżąco. Trzeba na takim specjalnym małym tablecie podpisać się i z tempa, w jakim to robimy i z samego podpisu można bardzo dobrze zidentyfikować człowieka. No, co było od bardzo dawna też w kryminologii stosowane. Grafologia w sensie kryminologicznym, a nie wróżbiarskim jest. No, to ma dobrą tradycję i zła nie jest. Tak. I jeszcze. Aczkolwiek to nie jest biometria według ścisłej definicji, bo to jest coś, co robię, a nie to, czym jestem. W zasadzie to do szeroko pojętej biometrii zalicza się również badanie wzorców behawioralnych.
Tak. Bo to tak naprawdę jest coś, czym jesteś. To, że badasz się, to dzięki temu, że badasz czyjeś zachowanie, sposób poruszania się, nie zmienia tego faktu. I w sumie grafologię można by do tego zaliczyć. Pamiętasz, jak kiedyś mi mówiłeś i szczęka mi opadła, że jest pomysł na to, żeby sprawdzać nie tylko hasło, ale też tempo wpisywania? Tak, a pamiętacie, było takie opowiadanie science fiction, na pewno któryś z was czytał, w którym jeden człowiek był wynajęty do tego, żeby zgadywać czyjeś hasło, obserwował go wystarczająco długo, poznawał jego znajomych, orientował się w jego stylu życia i zgadywał to hasło. I no, to opowiadanie ma już chyba kilkadziesiąt lat, więc powiem, że nasz bohater wpadł na tym, że wpisał to zgadnięte hasło od razu, a prawdziwy właściciel hasła zawsze się za pierwszym razem mylił. Mhm. Ja jeszcze bardzo ciekawe, ostatnio na chyba Indiegogo widziałem projekt. Znajdę potem link, nie zdążyłem tego odszukać, to już było jakiś czas temu, chyba w lipcu. Otóż okazuje się, że też rytm serca jest bardzo indywidualny. To, w jakim rytmie bije nam serce, bardzo mocno określa daną osobę. I pojawiło się takie urządzonko, które jest z wyglądu taką bransoletką. Kiedy rano wstajemy, dotykamy takiego sensorka na tej bransoletce, mając ją założoną na przykład na lewą rękę, na lewy nadgarstek, dotykamy drugą ręką sensorka, zamykamy obwód, tak jak na przykład w licznikach tętna na bieżni. Przez chwilę to urządzenie słucha naszego rytmu serca, określa właściciela, którego tam wcześniej oczywiście trzeba wprowadzić, nauczyć to urządzenie odpowiedniej osoby. Jeżeli zweryfikuje pozytywnie ten rytm serca, to przełącza się w taki tryb, że jest takim tokenem, dzięki któremu możemy się na przykład dostać do komputera, bo jakiś czytnik z niewielkiej odległości jest w stanie odczytać wtedy już drogą radiową jakby ten token, to urządzenie i zidentyfikować osoby. I co jeszcze ciekawe, przestaje działać, jeżeli zdejmiemy go tą bransoletkę z dłoni, z ręki, więc nie da się jej pożyczyć I wymaga temu, powtórnego uwierzytelnienia wtedy. Dokładnie tak. Dzięki temu nie ma problemu na przykład z zagubieniem jej. To jest też bardzo ciekawa taka biometryczna zabawka, a możliwe, że coś z tego będzie więcej. To mogłoby być fajne nawet z punktu widzenia nawet obserwacji swojego zdrowia, oprócz tego, że byłoby wygodnym tokenem, który trzeba mieć przy sobie. Tak. Słuchajcie, w sumie skupiliśmy się tutaj na wymienianiu rodzajów biometrii, a tak, żeby przejść do pytania, po co? Dlaczego tak, dlaczego nie? No właśnie. Biometria ma jednak pewne problemy, jeżeli chodzi o używanie jej do uwierzytelniania. Kaja, masz coś na ten temat w prezentacji? Proszę bardzo, mam slajd pod tytułem wady. I wady, zapisałam hasłowo, mogę ten troszeczkę rozwinąć, to znaczy urządzenia do odczytu są jednak dość drogie, im są dokładniejsze, im są bardziej tym, o czym mówicie, że sprawdza i odcisk palca, i układ krwionośny, i coś tam, no to wiadomo. A oprócz tego, do tego za ich plecami potrzebny jest system informatyczny, który trzeba założyć i utrzymać, to też kosztuje. No ja mam na przykład problem z tym, żeby moje dane były w bazie, bo ponieważ wiem, jak wyglądają bazy, jak wyglądają niektóre zabezpieczenia, po prostu nie mam komfortu, że moje jedyne w swoim rodzaju informacje o mnie, na przykład nie daj Boże, wyciekną albo ktoś je wykorzysta wbrew zastosowaniu i koniec, popsute, nie mam drugich. No ja widziałem takie rozróżnienie, że jeżeli chodzi o dane biometryczne i sposób wykorzystania ich wbrew naszej chęci, to można rozróżnić kilka takich kategorii. Może być tak, że ktoś identyfikuje nas w sytuacji, kiedy nie chcemy, żeby nas identyfikował. Może być tak, że w ogóle nie wiemy, że ktoś nas identyfikuje, na przykład rozpoznają naszą twarz w tłumie, prawda? Tak. A w przypadku danych biometrycznych jest jeszcze jedno zagrożenie, które polega na tym, że z tych danych, które my przekazujemy w celu identyfikacji, ktoś wyciąga dodatkowe wnioski. Tak, na przykład diagnozuje nas, że jesteśmy na coś chorzy, a my nie chcemy, żeby nasz pracodawca wiedział, że na przykład mam jakąś chorobę przewlekłą. To ten przykład badania rytmu serca mógłby być właśnie tego typu daną, prawda? I to jest w sumie taki problem bardziej ogólnoinformatyczny dotyczący uwierzytelniania, że najlepsze uwierzytelnianie jest wtedy, kiedy nie przekazujemy żadnej cennej informacji drugiej stronie.
To jest, w ogóle jest taka kategoria problemów, protokoły z wiedzą zerową, kiedy jedna strona usiłuje udowodnić, że zna jakąś informację, ale tak, żeby tej informacji nie przekazać. Tylko, że żeby taki protokół mógł być poprawnie zastosowany, bo są na to sposoby, to nie może zajść bezpośredni przekaz tej danej wrażliwej do drugiej strony. W przypadku biometrii jest z tym pewien problem, bo jeżeli taką daną jest wzór naszej siatkówki, no to zdjęcie naszej siatkówki jest tą daną wrażliwą, prawda? Już w tym momencie. Już po tym można rozpoznać, czy na przykład nie zaczyna nam się zwyrodnienie plamki żółtej albo coś w tym rodzaju. Więc jedynym sposobem, żeby tego uniknąć, byłoby posiadanie jakiegoś własnego czytnika, który byłby tylko nasz i dopiero przetworzone przez niego informacje byłyby przekazywane dalej. Ale to już nie jest taka bezpośrednia biometria, bo mamy wtedy mieszaną uwierzytelnianie, prawda? Mamy daną biometryczną oraz własne urządzenie, które ją jakoś przetwarza i dopiero wtedy tą przetworzoną informację przekazujemy. I obie strony muszą mieć zaufanie do tego przetwarzania. Tak. Ja tylko mam taką małą uwagę i zachętę może pomiędzy. Mamy kilku widzów, więc zapraszamy do zadawania pytań. Oczywiście, jeżeli macie jakieś wątpliwości czy ciekawostki, to pytania i odpowiedzi są dla Was otwarte. No tak, oczywiście nie chcielibyśmy, żeby w ogóle ktoś sprawdzał nas bez naszej wiedzy, bo właśnie identyfikacja naszej osoby podczas zamieszek albo no w sytuacji, kiedy nie chcemy, to... A nie mówiąc o tym, że nie daj Boże zdarzy się pomyłka i ktoś zidentyfikuje ciebie, bo no identyfikacja twarzy, no ona ma tam, nie wiem, 60% skuteczności, to nie jest wcale dużo. W sensie taka, no tak, taka ale prosta. Popatrz, to jest tak naprawdę zysk i strata, bo jeżeli mówimy o rozpoznawaniu twarzy, to z jednej strony jest dana, która pozwala na identyfikację z nie tak dużą pewnością, prawda? Mm-hmm. To jest zresztą podobnie jak rozpoznajemy kogoś na ulicy, potrafimy się pomylić, mimo że nasza sieć neuronowa jest świetnie nastawiona na analizę. A potem tego jest, typu cześć, danych. Cześć, kim jesteś? Ale to oznacza również, że takie dane są mało wrażliwe. To, jak wyglądasz, to jest dana publiczna, prawda? Tego tak naprawdę nie trzeba tak bardzo chronić. W zamian za to nie jest to bardzo skuteczna metoda uwierzytelniania. Więc ma też trochę inne zastosowania. To może być jakieś takie uwierzytelnianie wstępne, wiesz, wstępny screening. Nie wiem, można sobie spróbować wymyśleć, w jakich zastosowaniach takie coś mogłoby być przydatne. No ja w tej chwili na przykład jestem wyznawcą teorii, że jeżeli, znaczy takiej koncepcji, że jeżeli używamy jakiegokolwiek uwierzytelniania biometrycznego, to nie może być jednoelementowe, to znaczy powinno być jakieś drugie. Powinno być na przykład, nie wiem, odcisk palca i hasło, albo... A to jest rozwiązanie drugiego problemu, prawda? Bo problem, o którym wspominaliśmy trochę, to jest problem z tym, w jaki sposób sobie radzić, jeżeli te dane zostaną skompromitowane. Mm-hmm. Jeżeli ktoś w jakiś sposób nauczy się naśladować nasz odcisk palca. Albo, co gorsza, jeżeli już nie mamy tego odcisku palca i sami się nie możemy zautoryzować, ale nadal byśmy jakoś chcieli, bo, nie wiem, mamy brzydką bliznę na opuszku i po prostu już w żaden sposób nasz palec nie przejdzie tej autoryzacji. Znaczy, nie przejdzie tego uwierzytelniania. Więc rozwiązanie jest stosowanie jakichś danych mieszanych. Jeden, to co mówisz, Kaja, że mogłoby to być jakieś hasło. Ale słyszałem też o metodach, które w jakiś sposób przetwarzają właśnie te dane biometryczne już w momencie odczytania ich. Że to co tworzy ten sekret przekazywany na drugą stronę, to jest na przykład nie sam wzór siatkówki, tylko wzór siatkówki przetworzony przez jakiś szablon kryptograficzny, przez jakiś klucz i te tajne dane to jest zarówno ten klucz, jak i ten wzór siatkówki, ale jeżeli koniecznie trzeba zmienić te dane, ponieważ dane w bazie zostały skompromitowane, to wystarczy zmienić ten klucz i dostosować go do naszej siatkówki. I w ten sposób jest to trochę analogiczna sytuacja jak do tej z hasłem, ale nie trzeba tego hasła pamiętać. Tak, bo to tak naprawdę główną zaletą biometryki jest to, że nie trzeba
niczego pamiętać i niczego nosić przy sobie. No dla mnie to by była bomba, gdybym miała jakiekolwiek zaufanie do tego sposobu. To jeszcze wyzwaniem dla tych wszystkich systemów, które nas będą rozpoznawały, jest to, że człowiek się zmienia i niektóre cechy się nie zmieniają, tak jak na przykład wzór siatkówki, ale już twarz zmienia się bardzo mocno z wiekiem i no, trzeba by było raz na jakiś czas chyba aktualizować, albo ja nie wiem. Chociaż to jest też ciekawe, że człowiek nie ma z tym problemów i jest w stanie nawet po 20 czy po 30 latach rozpoznać swojego znajomego bez żadnego problemu. No, rozpoznaje albo nie rozpoznaje, prawda? Ale to jest właśnie najlepsze do używania w sytuacji, kiedy tak naprawdę nie potrzebujemy dostępu do jakiegoś tajnego obszaru, ale na przykład chcielibyśmy zidentyfikować osobę na zdjęciu po to, żeby je jakoś pokategoryzować. Te algorytmy, których używa Facebook czy Google Plus do tego, żeby zasugerować, że ta czy inna osoba jest na zdjęciu, tak naprawdę to też jest biometria, prawda? Tutaj mi się przypomniały wpadki z Google, z Street View. Kiedyś pamiętam, że chodziły po internecie takie zdjęcia z zamazanymi twarzami koni. Troszeczkę się ten algorytm za bardzo rozpędził. Algorytm się trochę rozszalał. Tak, i uznał, że no, konia też należy zamazać, nie ma co na jego prywatność nastawać. Tak, ponieważ konie, jaki jest, każdy widzi, to nie ma sensu go pokazywać. Ale z googlowskich pomysłów biometrycznych, mój tablet w pewnym momencie miał taką, ja mam Nexusa 7, miał taką opcję, że odblokuje się, kiedy pokaże się przed kamerą, pokaże swoją twarz i dodatkowo, żeby było jasne, że nie leżę na ulicy nieprzytomna i ktoś nie macha mi moim własnym tabletem przed twarzą, chciał, żebym mrugnęła. I na przykład są takie systemy, które oczekują od użytkownika, że użytkownik stanie, pokaże swoją twarz, a teraz się uśmiechni. I ty wiesz, przychodzisz do pracy, 6:30. Wiesz, to o tym za chwilkę. Bo to w sumie są jedne ze starszych pomysłów biometrii, prawda? Rozpoznawanie uśmiechu w aparatach fotograficznych jest już od dość dawna. W zależności od tego, czy ta biometria ma być wykorzystywana do takich bardzo prozaicznych jakby zastosowań, czy tutaj chodziłoby już o coś naprawdę poważnego, no to możemy wykorzystać samą biometrię po prostu po to, żeby na przykład kogoś zidentyfikować i wyświetlić mu reklamę w sklepie. Tutaj mi się przypomina na przykład film, jak to się nazywa, ojejku, wyleciało mi teraz z głowy, tam gdzie pierwszy taki holograficzny interfejs był. Raport mniejszości. Tak. Raport mniejszości to była taka bardzo długa opowieść o tym, jak cały świat jest naszpikowany czytnikami siatkówki w tym przypadku i gdzie się nie pojawimy, wszystkie systemy dookoła wiedzą, kto je odwiedza, na przykład w centrach handlowych, główny bohater przechodząc, wszędzie miał spersonalizowaną reklamę. Główny bohater robił sobie operację siatkówki? Tak. I o tym pogadamy potem, ale zobaczcie, że to tutaj nie było jeszcze jakby zamachu na jego prywatność bardzo dużego, bo oczywiście jakaś tam prywatność była naruszona. Bo już personalizowanie reklamy to tak z innej bajki, jakby to, co się działo ostatnio w internecie i teraz wszystkie strony internetowe nam wyświetlają, że używają plików cookie. Równie dobrze mogłyby wyświetlać informacje, że używają HTML-a, no ale ktoś tak wpadł na taki pomysł znakomity. No to wiąże się przecież z tą naszą prywatnością, z tym, co robimy. I teraz biometria w ten sposób zastosowana może nam pomóc, ale może nam też mocno zaszkodzić. Ale dużo bardziej zaszkodzi nam złamanie takiego hasła biometrycznego, jeżeli na przykład będzie zastosowane w dostępie do banku i do naszych oszczędności. Więc te wszystkie systemy mają to, co Antek mówił, oprócz samej biometrii jeszcze kilka innych poziomów po to, by uwiarygodnić osobę, która już została rozpoznana. Oraz żeby móc w razie czego unieważnić dokładnie te dane i umożliwić autoryzację w jakiś inny sposób. Przejdźmy może do tego, czy osoba żyje, bo to jest chyba najciekawszy element całej tej biometrii, czyli na pewno kojarzy się wielu osobom niejedna scena z filmu, kiedy jakiś tam zły, czarny bohater podchodzi do czytnika, na przykład siatkówki z okiem na kijku albo z odciętym palcem. To oczywiście w filmie wygląda fajnie, ale w praktyce jest praktycznie niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie czytniki, albo prawie wszystkie czytniki biometryczne, które są zastosowane już tak naprawdę na poważnie,
właśnie na przykład w dostępie do nie wiem, do skrytek bankowych, czy do innych takich miejsc, czy danych, gdzie naprawdę liczy się to, by wpuścić tylko odpowiednie osoby, są wielopoziomowe. Tam na przykład, jeżeli chodzi o odcisk palca, to nie bada się tylko, czy ten odcisk palca się zgadza. Bada się też, czy pod odciskiem palca jest tkanka ludzka, czy to, co ten odcisk palca przyłożyło, odpowiada takiej charakterystyce no ciepło, przewodliwość elektryczna, ciała, tak? Puls, bada się, pojemność. Bada się, czy się poci na przykład, bada się prześwietlając palec kilkoma różnymi barwami światła, czy to, co udaje się zobaczyć, zgadza się z jakimś tam zapisanym wzorcem. Więc już na przykład samo odczytanie odcisku palca plus te wszystkie takie dane bardzo trudno podrobić. Naprawdę ciężko by było zrobić taką atrapę. No tak, ale to jest zawsze problem, jeżeli ktoś jest trochę mniej standardowy, niż sobie projektant systemu wymyślił. Pomyśl, jakiej dyskryminacji musiałby doznać kapitan Hack w takiej sytuacji. Nie? Może mógłby przystawiać stopę. Grunt, żeby się zgadzało z wzorcem w bazie. Albo ucho. O. Albo ucho. A jeszcze z takich ciekawostek odnośnie tych odcisków palca, to niektóre leki na przykład na raka potrafią bardzo zniszczyć skórę i zmienić odciski palca w takie coś, czego nie da się zidentyfikować. Także są też takie kłopoty. No tak, to jest jedna z tych wad biometrii, to, że się człowiek zmienia i z wiekiem, i pod wpływem mnóstwa czynników. I na przykład dlatego się bada te markery na przykład i te na przykład rodzaje zaokrągleń, bo nawet jak będziesz miał bliznę w poprzek palca, to może się zachować odpowiednia liczba tych markerów na odcisku, żeby się dać rozpoznać w bazie. W zasadzie większość tych wad, w których mówicie o niedoskonałości identyfikacji, dałoby się rozwiązać, zamiast stosować biometrię, to stosować chipy wszczepione pod skórę. To jest to pomysł znacznie prostszy w sumie w zastosowaniu i rozwiązuje większość tych kłopotów. Nie rozwiązuje innych związanych z tym, że no, nie zawsze chcemy być identyfikowani bez własnej inicjatywy. Już nawet nie mówię o własnej woli, ale zazwyczaj jest tak, że chcielibyśmy, żeby identyfikacja zachodziła dokładnie wtedy, kiedy sobie tego zażyczymy i nie w innych okolicznościach. Jeszcze z takich ciekawostek mogę podać odnośnie skanerów siatkówki. Wyobraźcie sobie, że nasza siatkówka zupełnie bez żadnej kontroli zwęża się i rozszerza w tempie około 0,5 Hz. I wystarczy zbadać, czy coś takiego zachodzi. Jest duże prawdopodobieństwo, że to oko jest żywe, bo tu chodzi też o to, żeby sprawdzić, czy na przykład palec, czy oko nie zostały pobrane od dawcy, po to, by się gdzieś autoryzować. To mimowolne tętnienie jest od nas niezależne i nie możemy tego wyłączyć. Tak, jeszcze gdzieś czytałam, że jest jeszcze jeden, to znaczy czytnik wpuszcza jakiś tam rodzaj światła do oka i jeżeli zachodzi efekt czerwonych oczu, to znaczy, że człowiek jest żywy i na pewno tak, nie jest głowy. Poza tym zmiany średnicy, źrenicy, tak, w zależności od ilości światła wpadającego też są bardzo ciekawe, bo źrenica kurczy się szybko, tam chyba 200 milisekund, nie pamiętam teraz, gdzieś miałem to zapisane, ale kurczy się dużo szybciej niż się rozszerza, więc gdybyśmy chcieli zbudować takie sztuczne oko, które będzie naśladowało te nasze wszystkie odruchy, no to jest naprawdę bardzo skomplikowany aparat. Wiesz, to są zagadnienia, które mi strasznie przypominają zagadnienie otwierania wytrychem konkretnego typu zamka. Tak naprawdę do każdego zamka istnieje sposób na zrobienie jakiegoś wytrychu. Podobnie jak do każdej takiej instalacji czytnika biometrycznego da się zbudować jakąś symulację prawdziwego człowieka, fragmentu jego, która oszuka ten czytnik, no bo w końcu on korzysta ze znanych parametrów, prawda, tutaj ciepło, tutaj obraz. Tylko w pewnym momencie to zaczyna kosztować za dużo, więc chodzi o to, żeby system zabezpieczający był na tyle odporny, żeby napastnik zrezygnował. Tak, i znowu tutaj są duże zalety wielokrotnych poziomów uwierzytelniania, a nie tylko biometria. Bo wiadomo, to jest tak, jak mówiłaś, jeżeli mówimy o kategorii coś, co mam, coś, co wiem i coś, czym jestem, prawda? Te trzy takie podstawowe kategorie, to dobry system uwierzytelniania powinien korzystać przynajmniej z dwóch z nich, bo każda z nich ma swoje wady. Coś, co mam, to jest coś, co można mi ukraść, prawda?
Coś, co wiem, to jest informacja, którą mogę zapomnieć. Coś, czym jestem, to jest informacja, której nie mogę się z kolei pozbyć. Więc kombinując... jeszcze jest ta czwarta, coś, co robię, czyli jeszcze się można podpisać albo jeszcze można, nie wiem, zatańczyć. No tak, to jest coś, co... Właściwie to jest coś, czym jestem, bo to jest coś... Ale to ma tę różnicę od tej sytuacji, tego, czym jestem, że jest wymagana moja inicjatywa, tak? Bo... Czyli przy okazji od razu wiadomo, że jesteś żywy. O! Jeszcze mi się przypomniało... W sytuacji zagrożenia dużo łatwiej jest takie cechy biometryczne pozyskać. Jeżeli, no taki prosty, banalny przykład, tak, gdzie ktoś nas napada i tylko po to, żeby na przykład uzyskać dostęp do naszej komórki. No te cztery cyfry kodu, które blokują komórkę, musiałby naprawdę użyć odpowiedniej perswazji, żeby wyciągnąć z osoby, która nie chce się tym podzielić, a odcisk palca, no wystarczy wykręcić rękę, przyłożyć palec, telefon jest nie trzeba blokowany. Nikomu robić krzywdy, a poza tym umówmy się, jak ktoś będzie mi groził nożem, bo będzie chciał mój telefon, to ja mu sama go odblokuję, że masz. Podam PIN i tak dalej, ale widzisz, tu jest dodatkowe niebezpieczeństwo związane z biometrią. W sytuacji, kiedy ktoś chce ci ukraść, nie wiem, token do banku, on ci go ukradnie i nic się nie stanie. W momencie, kiedy chce ci ukraść palec, to możesz doznać trochę większej szkody. No pytanie oczywiście, czy warto kraść czyjś palec, to znaczy jeżeli znowu, jeżeli mój palec przypadek. Daje dostęp do milionów dolarów... otwierania to... samochodu, wiesz, i to tak, to była dość dramatyczna historia. Tak, ludzie nie mają wyobraźni i są przesadnie okrutni, bez potrzeby. Ale wiecie, jeżeli masz miliony dolarów, to nie zabezpieczasz ich odciskiem palca. To jest kretyństwo po prostu. Ale wiesz, no, nie chodzi nawet o miliony dolarów. Tak naprawdę wystarczy człowiek, który ma odpowiednio mało skrupułów, bo... No nie wiem, czy w momencie, kiedy masz nieskuteczny system sprawiedliwości, to człowiekowi wszystko jedno, czy utnie palec, czy ukradnie samochód, bo prawdopodobieństwo schwytania jest nieduże. To jest materiał na zupełnie inną dyskusję, która będzie dość przygnębiająca, sądzę. W każdym razie trzeba mieć świadomość, że kiedy od przedmiotu chronionego dzieli napastnika coś, co może wyrządzić ci szkodę, jeśli to stracisz. No znaczy, to jest pewna wada tego systemu wierzytelniania. Jeżeli chodzi o telefony, bo ja bym chciała, żebyśmy wrócili do tych iPhone'ów, bo to uważam, były naprawdę świetne były historie z tym, jak one były, jakie zabawy można było z tym czytnikiem robić. Mój kot właśnie przypomina mi, że kocią łapę trzeba koniecznie przyłożyć do ekranu. Jak ktoś mi kradnie telefon, to nie sądzę, żeby po to, żeby mieć dostęp do moich różnych tam loginów do aplikacji, więc tak naprawdę on wyjmie moją kartę, wyrzuci ją do śmieci, zbrikuje wyczyści telefon i koniec, tak? No ja jakbym był złoczyńcą, to bym sprawdził, czy przypadkiem nie masz zapamiętanego w przeglądarce hasła do banku, prawda? No więc nie miejcie zapamiętanego w komórce hasła do banku. No dobrze, a tak już podsumowując, może po co nam ta biometria? Do czego ona nam się może tak naprawdę przydać? Mamy hasła, mamy na tyle rozwinięte sposoby przechowywania haseł i nie wiem, kart magnetycznych, całego tego bałaganu, który możemy schować do kieszeni, możemy zmienić tokeny, no zgubić też, tak? Ale i na to są też sposoby. Gubisz kartę, zastrzegasz, nie ma z tym kłopotu. Tak jak na początku tam w tym cytacie było, jak można żyć z jednym, jedynym hasłem przez całe życie? Tak. No ale popatrz, to znaczy biometria jest bardzo fajna, dlatego że no, możemy dać upust naszemu lenistwu, prawda? Nie musimy niczego ze sobą nosić, nie musimy niczego pamiętać. Uwierzytelnianie dzięki temu, kim jesteśmy, to jest tak samo wygodne jak, nie wiem, portier w hotelu, który nas poznaje i od razu wskazuje, na które piętro mamy pójść. No więc jak będziemy mieć wystarczająco dobre sztuczne inteligencje, które będą mnie rozpoznawać, tak jak pan portier, i to fajnie. No, prawda? Fajnie. Czekam na to. To właśnie o to chodzi. Biometria jest naprawdę fajna. Ona jest bardzo wygodna. Mamy tylko problem tego, że biometria musi świetnie rozpoznawać sytuację przymusu. To by trochę rozwiązało trochę problemów, prawda? A biometria powinna również być taka, że umożliwia nam zmianę tych danych autoryzacyjnych, jeżeli my się bardzo zmienimy. Aktualizację ich w pewien sposób.
Więc gdy to będzie spełnione, to będzie bardzo użyteczny system. Ja sobie jestem w stanie wyobrazić taki świat przeszłości, gdzie wiele usług rozpoznaje nas, jest nam w stanie pomóc na przykład w wyborach, bo zna nasze preferencje, zna nasze nawyki, ale szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie takiego świata, gdzie już wszędzie jest używana ta technika, bo no nie chciałbym jednak zabezpieczać wszystkich moich oszczędności, nie wiem, używać swojego odciska palców jako klucz do domu i tym podobne rzeczy. Wiesz, zawsze masz pewien kompromis między poziomem prywatności a wygodą. Dokładnie tak jak z udostępnianiem swoich danych przeglądarce. Jest wygodne, jeżeli masz sprofilowane reklamy, a niepokojące, że tyle twoich danych jest gdzieś w sieci i korporacje mają do nich dostęp. Trzeba coś wybrać. Cóż, mamy jeszcze jakiś slajd na zakończenie? Nie, to wszystko. W takim razie, nie mamy żadnych pytań, widzę? Pytań nie mieliśmy. Mamy nadzieję, że będzie może w następnym odcinku kilka pytań. Może następnym razem będą bardziej śmiali. To jest oczywiście... Jak się pojawią po odcinku, to chętnie na nie odpowiemy tekstowo. Jasne. To jest oczywiście wersja robocza. Teraz to, co udało nam się zarejestrować, będziemy opracowywali cyfrowo i za kilka dni odcinek pojawi nam się na stronie, więc ze świeżymi przemyśleniami zapraszamy na stronę do komentowania. A dzisiaj dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia Dobranoc. Następnym razem. Dobranoc.